A teraz zaczyna się seminarium heglowskie, w związku z tym, że mamy 17.08, witam wszystkich raz jeszcze. Witamy wszystkich raz jeszcze, zarówno tych, którzy są fizycznie obecni na zajęciach, jak i tych, którzy są obecni wirtualnie. Kończymy dzisiaj, proszę Państwa, rozdział Sumienie, piękna dusza, zło i wybaczenie. Rozdział, którego zostało nam raptem kilka stron. W związku z tym całkiem możliwe, że dzisiaj skończymy wcześniej omawianie samego tekstu i bądź będziemy nad tekstem, czy nad tym fragmentem, który uda nam się przeczytać, dyskutować, bądź my z Bartkiem zaproponujemy jakąś, nie wiem, jakieś podsumowanie może dotychczasowej drogi, przynajmniej drogi związanej z rozdziałem o duchu, jaki przeszła świadomość. Zobaczymy. Zobaczymy, ile zajmie nam te kilka stron, które zostały. Ambicją naszą było, żeby już 4 tygodnie temu skończyć ten rozdział, a mamy trzecie zajęcia i cały czas w tym rozdziale tkwimy. W związku z tym ja nie jestem władny rozstrzygnąć, czy dzisiaj skończymy, czy nie, czy znowu się zatrzymamy po jednym akapicie i będziemy gadać. Jeszcze tytułem wstępu, bo w poprzednich zajęciach wspominałem o Rebece Comey i jej książce, dzisiaj też zresztą będę do niej się odnosił, ale takie właśnie może, żeby też takiej innej wpływowej interpretacji tutaj się trochę odnieść na samym początku, to chciałem powiedzieć kilka słów o Korzewie. Bo i tego, jak Korzew interpretuje w ogóle rozdział, tak jak interpretuje jakby to, do czego teraz dojdziemy, czyli to powiedzmy zła i jego przebaczenie, czy te kwestie przebaczenia, to jeszcze za chwilę opowiem, ale czy powiem, jak już jak przeczytamy tekst, ale jeśli chodzi o sam ten rozdział w ogóle właśnie o sumieniu pięknej duszy, to Korzew jakby jak to zresztą u niego często bywa, tworzy takie mocne figury, którymi jakby stara się, które starają jakby, że te heglowskie pojęcia przypisuje jakby do takich mocnych figur, no i jego zdaniem mamy do czynienia właśnie, że sam romantyzm, podobnie jak my też tutaj dodajemy, to nie jest jakby kontrowersyjne, że romantyk to jest jakby główny bohater, że to jest przejście od sumienia do pięknej duszy, to właśnie jest przejście od Kanta i Fichtego do romantyzmu. I romantyk też tam dzieli się na dwie twarze tego romantyka. Najpierw może mówię ogólnie o romantyku, którego charakteryzuje to, że akceptuje on rezultat rewolucji, czyli powiedzmy wolność, ale nie akceptuje środków, które doprowadziły do tego rezultatu, czyli do wolności, czy nie akceptuje, jak to Korzew mówi, krwawej walki pracy. Tak? Czyli to jest właśnie ktoś, kto chciałby mieć rewolucję bez rewolucji, czyli właśnie bez tego wymiaru związanego czy to walką, czy to właśnie pracą w materii, czy tym wszystkim, co znaczy tam coś traktuje jego interpretacja pana i niewolnika. Dlatego jakby romantyk chciałby się, pisze Korzew, cieszyć wolnością zdobytą przez innych. Tego sytuuje w jakiejś pewnej analogii do figury hedonisty, czy też tego człowieka przyjemności z rozdziale Ochota i konieczność w etymologii ducha, który właśnie też jakby cieszył się wytworami pracy innego. Tak pan też się cieszył wytworami pracy innego, więc w tym sensie tutaj jest właśnie Korzew, buduje taką analogię między hedonistą, tym romantykiem i właśnie panem. I taką pierwszą postacią romantyzmu, to jest jakby dla Korzewa romantyk jako taki tolerancyjny liberał, ponieważ on się zadowala, jego zdaniem, tolerancją wobec swoich przekonań. Nie zależy mu na tym, żeby te przekonania były przekonaniami innych, tylko żeby inni uznawali go w jego przekonaniach. Tak? I to jest jakby ta pierwsza postać. I to Korzew nazywa pacyfistyczną ideologią Gewissen, tak? Która jest to, i to jest dla niego polityczny ekonomizm i liberalizm. I to właśnie tym, czym streszcza jakby tą postawę, to jest taka formuła, że każdy dla siebie w życiu realnym działa, czy właśnie realizuje swój partykularny interes, ale romantyk gada za wszystkich. Tak? To gadanie za wszystkich to właśnie rząd jest, to w ogóle się realizuje oczywiście tylko w mowie. Dlatego w społeczeństwie romantyka, tego tolerancyjnego romantyka liberała, czy też tego burżuazyjnego romantyka, no bo to wszystko jakby dla Korzewa są jakoś w tym sensie pojęcia ze sobą tożsame, można mówić obojętnie co, bo wszystko jest tolerowane, tak? Wszystko uważa się za interesujące. No i to się wiąże z tym fenomenem mowy, o którym też mówiliśmy, też wcześniej o zwierzęciu w Królestwie Ducha, że właśnie romantyk to jest ten, kto w pełni jakby się rozpoznaje, że to społeczeństwo romantyków to właśnie jest to społeczeństwo, w którym powiedzieć można wszystko. I to jest jakby ta pierwsza, powiedzmy, postać.
romantyzmu, czyli ten, powiedzmy, romantyk tolerancyjny, liberał. Po tym, jak mamy tą drugą figurę, przeistacza się ten romantyk, tego romantycznego poety. Czyli tutaj już jakby Korzew też, jak pisząc o tym romantycznym poecie, ma na myśli oczywiście głównie Nowalisa i Hölderlina. W ogóle tej pary Nowalis-Hölderlin powrócimy, bo oni się jakby pojawią. Myślę, że bezpośrednio przywołani jeszcze też w tym fragmencie, który dzisiaj będziemy czytali. No ale właśnie ta Korzewa szczytem romantyzmu, który uosabia tutaj akurat właśnie ta figura romantycznego poety, jest tutaj niekoniecznie nie tyle Nowalis, co bardziej nawet Schlegel, bo jest to ta formuła powieści o powieści, czy książce o książce. Że to jest jakby to, co stanowi jakby tam ukoronowanie, ta autentyczna właśnie książka jest ukoronowaniem romantyzmu. No i tym, co pokazuje Korzew, różni, bo wiesz, Fenomenologia Ducha też jest książką o książce, ale Korzew twierdzi, że tamta książka o książce, w sensie właśnie powiedzmy, nie wiem, Lucynda, Schlegla, jest to tylko, jest to jakby powieść bez treści. A Fenomenologia Ducha ma swoją treść i tą treścią oczywiście jest człowiek jako działający pod historię. Tak? Może tutaj, tym się różni jakby powieść romantyczna od Fenomenologii Ducha, że w Fenomenologii Ducha treścią jest rzeczywisty człowiek jakby w swoim przebiegu historycznym, tak? Który tworzy historię. No i to jest i to Korzew tego romantycznego poety podsumowuje tak, i to jest też zapowiedź jego już tego, co, czym będzie szczególnie ta figura kończąca ten cały rozdział, czyli to pojednawcze tak, ponieważ Korzew pisze, romantyczny poeta chciał być Bogiem i miał rację, ale nie wiedział, jak się tego zabrać, dlatego umiera piękną śmiercią, tak? Właśnie w tych suchotach czy w szaleństwie, a wiedział natomiast to, jak się do tego zabrać, żeby być Bogiem, Napoleon. I to będzie, i dlatego ten rozdział jeszcze na innym poziomie jest przez w ogóle Korzewa czytany, trochę zresztą podobnie jak przez Maćka w tej, co sugerował już na poprzednich zajęciach, jak konfrontacja niemiecka, czy w ogóle Niemcy wobec Napoleona, tak? To jest jakby to, co będzie w tym rozdziale, w tym fragmencie, który teraz będziemy omawiali. Jak pojawia się bohater Kamerdyner, zobaczyliśmy ostatnio, to jest ten moment właśnie, kiedy najbardziej ta figura Napoleona się tutaj narzuca i jakby to jakoś tam na bazie tego Korzewa się tworzy tą swoją interpretację, ale jakby jej ostatecznych konsekwencjach jeszcze powiem później, jak już przeczytamy sobie do końca ten rozdział. Ale to jest taka, no, to tyle jeśli chyba, tyle jeśli, co, jeśli chodzi o Korzewa. No dobra, dziękuję bardzo. Problem z Korzewem oczywiście jest taki, że jeśli zgodzimy się na kilka pierwszych słów, które on pisze, to potem bardzo ciężko nam wydostać się z tej klatki jego argumentacji i bardzo ciężko jest powrócić do Hegla, bo przykład wiadomym jest, że dla Korzewa istotnym elementem oczywiście myśli heglowskiej jest apoteoza rewolucji, przynajmniej on to tak interpretuje. Pracy i rewolucji, no ale że ta też i tej przemocy, która dzieje się w obrębie rewolucji, jako pewnego koniecznego historycznego elementu, a wydaje się, że u samego Hegla sprawa jest dużo bardziej ambiwalentna. Znaczy, ciężko powiedzieć, żeby tym, co zostało wywalczone w ramach rewolucji, była wolność. Nie, to było, o tym jest cały rozdział. Można by się tutaj z tym wadzić, bo ostatecznie efektem rewolucji jest porażka wolności zaklęta w złą nieskończoność, która jest związana z furią zanikania. To jest jakby efekt rewolucji. Tym, co sprawia, że rewolucja zostaje przekroczona i czymś, co sprawia, że rewolucja rzeczywiście przynosi jakiś efekt, jest właśnie coś nierewolucyjnego już. A tym czymś nierewolucyjnym ostatecznie jest sumienie, czyli tak naprawdę ujaźniowienie ruchu politycznego i przeniesienie go do wewnętrzności podmiotu, trochę tak jak było to w przypadku pana i niewolnika i stoika. No, tam się ta dialektyka dokonywała, ale i finalny rezultat tak naprawdę był związany z wytworzeniem świata myślenia dla stoika. Tutaj jakby powiedział tyle, że w tym znaczeniu rewolucja jest konieczna dla Hegla. Musimy się w sferze obiektywnej, powiedzmy, ta wolność urzeczywistnić i wyobrazić się w swoją, jakby właśnie tą złą nieskończoność, tą furię zanikania, że mogą ona zostać potem uwewnętrzniona przez ten filozoficzny, no przez filozofię po prostu, tak? Przez myślenie jako takie. Więc oczywiście można by powiedzieć, że strukturalna odpowiedniość rewolucji jako wydarzenia historycznego, strukturalna odpowiedniość względem logiki heglowskiej, to znaczy fakt, że wydarzenie historyczne pasuje do pewnej logicznej struktury tej książki, można interpretować w ten sposób również, że sama treściowość tego wydarzenia nie jest aż tak bardzo istotna. Innymi słowy, wystarczyłoby, żeby w trakcie rewolucji ścięto jedną głowę, żeby strukturalna właściwość została zachowana i żeby można było na podstawie tego dokonać refleksji kantowskiej na przykład. No to ja się z tą interpretacją nie zgadzam.
też, bo to ona by sugerowała, że to struktura jakoś tam in spe eternitas została przez Hegla opracowana, że on generalnie żył sobie po prostu w swojej wieży z kości słoniowej, czytał Arystotelesa i jakby je opracował, no wiesz, to właśnie No tak nie było jakby. właśnie, jedną stroną jest to, że faktyczność wyznacza kryterium tego, czym się zajmujemy ostatecznie. Tak, a nie inaczej się wydarzyło, w związku z tym jesteśmy jako skazani. Ale można powiedzieć, tym, o co mi chodzi, jest to, że gdyby rewolucja przebiegła inaczej, a jednocześnie zachowała wszystkie swoje właściwości na poziomie intelektualnej struktury, czy też inteligibilnej struktury, to i tak dałoby się ją wykorzystać jako element historyczno-dziejowy w ramach myśli heglowskiej. To znaczy, gdyby rewolucja przebiegła tak, że trwałaby miesiąc, że gdyby wytworzono miliardy bardzo ostrych pamfletów, w których wzywa się do eksterminacji wszystkich ludzi, ale faktycznie byłyby jakieś ruchawki w centrum, ścięto by króla, służących królową, może jakiegoś biskupa i kilku szlachciców, łącznie 30 głów. W pewnym momencie to, czy to jest 30 czy 300 tysięcy, przestaje mieć znaczenie. I w pewnym sensie ten tekst też o tym jest, że intencje stojące za tym, intencje, które tak naprawdę utreściawiają rzeczywistość, nie mają znaczenia, bo znaczenie tak naprawdę ma to, w jaki sposób racjonalizujemy, czyli w jaki sposób uogólniamy to partykularne bądź co bądź wydarzenie historyczne. I w pewnym sensie piękno duchostwo. Ale właśnie, jest ten rodzaj, znowu się z tym nie zgodzę, z tego powodu, że to, że akurat Hegel wybiera pewne wydarzenie, jest arbitralne. Tak? I to, że akurat wybrał rewolucję, no właśnie mogło, jakby, chodzi o to, że nie możemy jakby tutaj dokonać tego rodzaju spekulacji, którą proponujesz. Bo to jednak, co tworzy Hegel, to jakby jest w sensie retroaktywnie wytworzona logiczna struktura, czy pojęcie rewolucji jest jakby wtórne wobec wydarzenia rewolucji, tego, jak ona przebiegała. Być może gdyby przebiegała inaczej, Hegel w ogóle na nie zwrócił uwagi. I fenomenologia ducha miałaby inny kształt, nie byłoby tam nawet tego nawet momentu, o którym tutaj mówimy. Więc w tym znaczeniu ja uważam, że jakby większą wagę podkreślił na tej faktyczności właśnie z tego powodu, o którym powiedziałeś, że to, co Hegel nam pokazuje, to są jakby te różne, powiedziałbym, ludzkie struktury czy formy racjonalizowania tych rzeczywistych wydarzeń. Tak? I Hegel jakby nam, on je tutaj nam prezentuje w tej książce, zastanawia się nad nimi, ale jednak tym, co jakby jest w tle, tym, co je uruchomiło, to były pewne konkretne wydarzenia. Gdyby te wydarzenia były inne, to te struktury mogłyby być inne. Znaczy, ja uważam, że nie powiedziałbym to, że te struktury się autonomizują od właśnie tych powiedzmy materialnych wydarzeń, które doprowadziły do ich uformowania. Ja może powiem, o co mi chodzi ostatecznie. Bo niestety zauważyłem taką tendencję u siebie, że ja mówię pewne słowa, nie przedstawiając stawki, w ramach której ja mówię. Chodzi mi o to, o co chodziło mi już wielokrotnie tutaj, żeby pozwolić sobie na oddzielenie, ryzykowne oddzielenie tego, co pisze Hegel, od kontekstu, w jakim to pisze. To znaczy nie pomijanie tego kontekstu. Trzeba cały czas pamiętać, że pisze to w 1806 roku, tym zaczyna w 1805, że rzeczywiście mamy pewne wydarzenia w Europie, które trzeba wziąć pod uwagę, ale jednocześnie mam wrażenie, że sam Hegel stara się konstruować ten opis na tyle dialektycznie, spekulatywnie, żeby jakkolwiek pasował do opisu tej konkretnej historycznej sytuacji, to pasował też do opisu wielu innych konkretnych historycznych sytuacji, w których da się zauważyć ugrzęźnięcie świadomości, nie indywidualnej, teraz już zbiorowej świadomości, załóżmy, w pewnych formach złej nieskończoności czy uporu. I te utknięcia, można powiedzieć, mogą przybierać dramatyczny, tak właśnie jak rewolucja francuska z wieloma ofiarami i rzekami krwi, ale mogą też przybierać zupełnie inny obrót, a jednocześnie ten sam strukturalny problem właśnie zapętlenia się w reprodukowaniu sprzeczności, której się nie jest w stanie przepracować, może się też wydarzyć. I biorąc to pod uwagę, ja chciałem właśnie, zanim przejdziemy już do konkretnego tekstu, przypomnieć może, w jakim miejscu my się znajdujemy. I tak jak sobie pomyślałem o tym, jak będę przypominał, w jakim miejscu my się znajdujemy, to od razu to, co wymyśliłem sobie w głowie, stoi w pewnej kontrze z tym, co ty przywołałeś, bo ty Korzewem, bo z to jest, Korzewem. Tak, no w tym ja sensie, powiem, że tak. próbowałem Korzewa, ale jakby sam się z jego interpretacją tutaj nie utożsamiam w żaden sposób. Po prostu uważam, że jest ciekawa i tym, co uważam, że to jest dobre w tej interpretacji, to jak on jakby nazywa te poszczególne fazy, no to jakby trochę powiela to, o czym już mówili tam tego romantycznego poety, czy powiedzmy przejście właśnie do tego między tym romantykiem bardziej takim właśnie w stylu Jacobiego, tak, do tego jakby już ironisty romantycznego, szlaglosko
Walizowskiego, no to to są jakby dość oczywiste jego rozpoznania, które tutaj się pojawiają, ale ze stawką interpretacji Kożura też się nie zgadza. Uważam, że ona jakby przecenia ten moment właśnie pracy i walki, zapoznając co innego. Tylko tytułem tego wyjaśnienia. Więc jestem też ciekawy, w takim razie, twojej jakby kontrkorzewiańskiej wiedzy. Jakoś tam korzewiańska, jakaś taka zdroworozsądkowa może, albo też nawiązująca do tego, o czym była mowa na poprzednich zajęciach, bo ja miałem wrażenie, że tak naprawdę ten rozdział o rewolucji, który się kończy i po którym zaczyna się rozdział o sumieniu i pięknej duszy i tak dalej, to jest wyraz głębokiego rozczarowania Hegla w stosunku do polityki jako takiej, do polityczności w ogóle. I pewne świadectwo tego, że filozofia, szczególnie filozofia dialektyczna, filozofia spekulatywna, to jest coś takiego, co nie pomija polityki. Nawet nie to, że zakazuje angażować się w to coś, tylko zdaje sobie sprawę, że ona sama, jej terytorium jest gdzie indziej. Moim zdaniem to jest taki bardzo mocno antykorzewiański moment, bo jednak Korzew jest bardzo głęboko przekonany, że fenomenologia ducha jest pewnym historyczno-dziejowym czynem, który zmienił rzeczywistość materialno-społeczną. Że wniósł jakiś po prostu światło świadomości w tą przyrodniczą masę i od tej pory jakoś zantropologizował się ten człowiek. Już tak naprawdę. I że jakby spełnieniem tego wszystkiego jest właśnie angażowanie się w to, co jest rzeczywiste, czyli właśnie w struktury społeczno-polityczne. Ja mam wrażenie, że przesłanie Hegla jest właśnie no co najmniej ambiwalentne, pokazujące, że angażowanie się w tak zwane życie polityczne finalnie, taka argumentacja z przesady, finalnie zawsze prowadzi nas do furii zanikania i do szafotu. Nie prowadzi do tego szafotu może dosłownie, w tym sensie, że nie zawsze dyskusja czy konflikt polityczny kończy się rzezią, ale kończy się złą nieskończonością zawsze, ponieważ polityka nie dysponuje narzędziami, które są w stanie przekroczyć problemy, które sama polityka generuje. Po prostu. Ale czy nie zdaje ci się takie wyzwanie? Ja bym się z tym zgodził, ale że nie... że tym, co kończy się furią zanikania, to jest właśnie polityka, która nie zostaje wsparta przez filozofię, czy też polityka, która jakby pomija, czy te właśnie w przypadku rewolucji francuskiej, że to jest jakby ta polityka, jakby znowu mamy ten konflikt, powiedzmy, wiary i czystego własnego rozumienia, czyli właśnie religii i polityki, tak? To jest ta polityka, która wychodzi przeciwko religii, jakby i to miejsce po religii zostaje puste i w tym sensie dlatego ona jakby nie jest w stanie wypełnić żadną treścią tego miejsca, to już na bardzo ogólnym poziomie, miejsca po religii, dlatego wpada w tą pustkę zanikania. A jednak wielkim przedsięwzięciem Hegla, też które stoi przed wspólnotą ducha, jest zapośredniczenie właśnie powiedzmy tego wymiaru religijnego, czy wiary jako takiej i właśnie tego polityki, czy też oświecenia i tym, czym się ma być właśnie jego filozofia. W tym znaczeniu, że jakby ona w tym sensie byłaby polityczna, ale w inny sposób polityczna niż na przykład miała to miejsce ta dotychczasowa polityka czy rewolucja francuska. Także jej brakowało tego duchowego, nazwijmy to, wymiaru, który Hegel teraz jakby uzupełni. Ja bym jednak argumentował, że na tym etapie też biografii Hegla jak najbardziej ta książka była polityczna, jakby Hegel chciał zaproponować projekt prawdziwej przez to duże P, tak, filozoficznej polityki. W tym sensie jego ambicje są takie trochę, powiedziałbym, może trochę takie platońskie, tak, właśnie tego, żeby, że on, to znowu, Korzew go tak też interpretuje. I to ja uważam, że Korzew w tym sensie mógł mieć jakby rację, patrząc na biografię Hegla, że jemu rzeczywiście chodziło o to, żeby być, no też nawet patrząc, czym zajmował się Hegel po napisaniu fenomenologii ducha, zajmował się reformowaniem edukacji w Bawarii, tak. Więc jakby to był taki skromny ambicją, bo oczywiście chciał być tym, żeby wykonać reformę całego uniwersytetu niemieckiego, tak? Więc takie były jego bezpośrednie ambicje, które też stały przed tą książką. Więc ja bym tego nie pomijał, że tutaj chodzi o politykę, tylko inną politykę niż tą właśnie, która jest taką bezrefleksyjną, czy nieteoretyczną polityką. Tak? Wtedy pozostaje pytanie, czy ta inna polityka może jeszcze nosić miano polityki, czy właśnie z racji tego, że jest inną polityką, jest po prostu już czymś innym. Korzew by się upierał, że właśnie dopiero wtedy ona jest prawdziwą polityką, a to, co było wcześniej, to była historia, tak, to prepolityka. No, prepolityka, a są tacy, którzy by mogli powiedzieć, to właśnie polega ta... Wchodzą dźwięki od pani Krystyny, świadczące o... Dobrze, mam co pominąć, okej. Dziękuję bardzo.
A propos jeszcze, nie, chciałem tylko po prostu tak zaznaczyć, że ja to zawsze tak myślałem, że to jest jednak ten rozdział o sumieniu i pięknej duszy i tak dalej, to jest pokazanie tego, w jaki sposób zagubiona trochę w świecie świadomość ucieka od tego, co polityczne, wycofuje się z tego, ponieważ doświadczyła tam traumy, rewolucyjnej traumy związanej z gilotynowaniem ludzi i wycofuje się do siebie, do swojego wnętrza. Aby tam te struktury, których doświadczyła w rzeczywistości, niejako odtworzyć, tylko w tym środowisku, w którym jest bezpiecznie. Już tak bardzo skrótowo mówiąc. Wycofała się z tej antynomii świata politycznego, weszła do siebie, aby no, doświadczyć tej wolności. No, tej wolności, która jest tutaj finalnie utożsamiana już z jaźnią, z wewnętrznością i w końcu z mową, czyli z tą wewnętrznością, która się uzewnętrznia. Ja się tylko, Maćku, ważne było, żebyś podkreślili, że to jednak nie jest jeszcze stanowisko samego Hegla. Bo w tym sensie to wycofanie się do siebie, no właśnie jest, jakby on w ten sposób prezentuje niemiecką myśl jego czasu. Tak od Schillera właśnie, od tego, to też Schillera to robi, że wycofujemy się do państwa estetycznego właśnie w wyniku tego oburzenia, tak, czy przerażenia tym krwawym terrorem rewolucji, no, wielkim rozczarowaniem, które z tego płynęło. No i potem mamy całą tradycję romantyczną, którą tutaj Hegel bierze na warsztat, ale to jakby jeśli on się tutaj pojawi, to jest też moja hipoteza, że jest jeden moment w tekście, który moim zdaniem dopiero się pojawia w tym rozdziale. To jeszcze dodam jedną rzecz. A ja mam takie wrażenie, że Hegel pojawia się w całości tego, że on mówi trochę jako on. Że właśnie tu nie chodzi o Schillera, nie chodzi o Kanta, nie chodzi o Fichtego, nie chodzi o Nowalistę, nie chodzi o Hölderlina, tylko za każdym razem chodzi o to, że sam Hegel doświadczył przez ostatnie 5-6 lat pobytu w Wienie i przygotowywania fenomenologii ducha pewnego rozwoju intelektualnego. Ten rozwój intelektualny jest związany z tym, że sam Hegel nie jest pewny, w którym miejscu się znajduje ideologiczno-tożsamościowym. Przedstawia więc całą mapę, można powiedzieć, dialektyczny ruch, który wyznacza różne momenty intelektualnej tożsamości. Jeśli w tym świecie porewolucyjnym bardziej skupimy się w swojej refleksji na tym aspekcie, to pójdziemy w tą stronę i będziemy może bardziej hölderlinowscy. A jak na tym aspekcie, to bardziej nowalisowscy, na tym aspekcie bardziej schillerowscy. Ale wszyscy jesteśmy już jedną wielką rodziną dialektyczną i każdy z nich tak naprawdę już bierze udział w tworzeniu tego czegoś, co się nazywa klasyczna filozofia niemiecka, która ma być podstawą tożsamości nie tylko Niemców, ale Europejczyków po prostu. Żebyśmy wszyscy dzięki niej nauczyli się, co to znaczy właściwie przeżywać swoją jaźń wraz z jej etycznością. I no jakoś tak, ja mam wrażenie, że rozpoznaję Hegla i myślenie heglowskie w każdej z tej formy. I w sumieniu, i w pięknej duszy, i w źle, i w przebaczeniu, ponieważ sam Hegel, mam wrażenie, na tyle właśnie te jego stanowiska są plastyczno-ambiwalentne, że każde z tych z finałów poszczególnych etapów fenomenologii można interpretować według kategorii piękno-duchowskich, kategorii zła, kategorii sumienia czy kategorii wybaczenia. Ja mam takie wrażenie, że właśnie tam, kiedy Hegel na przykład pisze, że weźmy rewolucję, no mamy ten szaft i mamy to, że trzeba zabijać indywidua, bo każdy indywiduum jest zagrożeniem dla absolutnej ogólności. Tej jaźni, która dochrapała się absolutności swojej własnej, tej jaźni rządu rewolucyjnego. No i te głowy spadają. Nie wiem, co chciałem powiedzieć, ale to chyba nie jest aż tak bardzo istotne. Aha, i w tym sensie, no Hegel patrzy na to, jest świadkiem tego. Nie może powiedzieć, że faktyczność, która się tu wydarza, jest błędna albo że ona nie ma charakteru spekulatywnego. Co więcej, ona może mieć nawet rację. W tym spadaniu głów i w tym kreowaniu tej złej nieskończoności. I nic się nie da z tym zrobić. I może na tym właśnie polega ten cały świat, żeby po prostu być przy tym, patrzeć na to, współtowarzyszyć temu i nic więcej z tym nie robić. Całkiem możliwe, że w związku z tym Hegel sam ma świadomość, że może postawa sumienia ostatecznie, które jest właśnie wycofaniem się tego i obserwowaniem, jest jedyną możliwą postawą, jedyną właściwą, ale pokazuje, jak sama ta postawa w sobie ulega powieleniu i prezentuję teraz kilka różnych postaw, które w siebie przechodzą, ale możemy się zdecydować nie przechodzić pomiędzy tymi postawami. Ja to mam, nie wiem, czy dobrze Państwu to tłumaczę, jak ja sam to rozumiem. Co więcej, nie wiem, czy w ogóle jest sens tłumaczyć Państwu, jak ja sam to rozumiem, bo to się może nikomu nie przydać. No ale tak czy inaczej, proszę Państwa, można to rozumieć na wszelakie sposoby. Jeden z tym, co należy tutaj podkreślić, jest fakt, że mamy tutaj do czynienia już z momentem, w którym Hegel zaczyna opisywać filozofię, reakcję filozofii na wydarzenia historyczne
co więcej reakcję filozofii, która jest mu bliska albo z którą jakoś się tam utożsamia, a przynajmniej w pewnym momencie swojego życia się utożsamia. Tak najogólniej. Doszliśmy już do sytuacji, w której ta wycofująca się do siebie świadomość, z obrzydzeniem patrząca na świat wydarzeń, sama dokonuje w sobie pewnego podziału. Zauważa, że nieustannie musi partycypować zarówno w niemej doskonałości tego, co etyczne, jak i w nieustannym mówieniu o tym, co dobre i co złe. I dzięki temu ma z jednej strony absolutną indywidualność zawartą w swoim przeżywaniu własnego sumienia, jak ma też dzięki temu zagwarantowaną partycypację w tym, co ogólne. No ale to rozwiązanie, w którym ona jest zarówno mówiąca, jak i nic nie robiąca, jest rozwiązaniem połowicznym i wewnętrznie sprzecznym. Sama rozpada się w końcu na taką świadomość, która działa, która coś czyni, w taki bądź inny sposób, i na taką, która nic innego nie robi, jak tylko nieustannie patrzy na tą, która coś czyni i ją ocenia, wydaje sądy na jej temat, sądy, w których mówi, że ta, która czyni, jest zła, ponieważ czyni według swojego własnego mniemania, a nie według tego, co jest ogólne. Innymi słowy, mamy już świadomość działającą, czyniącą, która ma charakter indywidualny, przynajmniej w rozumieniu tej świadomości, która nie czyni. No i mamy świadomość ogólną, nieczyniącą, przyszpiloną do pustki imperatywu kategorycznego, stojącą na straży tej coś. Takim tak. Można byłoby się z tym naprawić. Albo nawet polityka i filozofia, albo karierowicza i akademika. Tylko ważne jest właśnie tutaj to, że dlatego mi się ta figura sędziego podoba, bo ta działanie tej świadomości ograniczy się tylko i wyłącznie do sądzenia, właśnie do wydawania sądów, czy też tych aktów oceny, tak, które się realizują w języku. Więc w tym znaczeniu ona nic więcej, nic innego nie robi. No ale w pewnym sensie można powiedzieć, że tak, akademik, czy też teoretyk, czy filozof, czy też nic innego nie robi. Fragment, który zaczyna się od zdań, ale wydawanie sądów należy też traktować jako pozytywną czynność myślenia. To był chyba ostatni akapit, który przeczytaliśmy na ostatnich zajęciach, ten, wydawanie sądów, ale nie przeczytaliśmy samej końcówki, gdzie padają słynne słowa o bohaterze i kamerdynerze. No więc mamy sytuację, w której rzeczywiście mamy jedną świadomość, która przeświadczona o tym, że prawda etyczności jest w niej samej, czyni w świecie rzeczy podług tej prawdy. Czyli po prostu, należy obronić Francję, zachować właściwe te porządne zdobycze rewolucji, no i tłuc Prusaków, Austriaków, Anglików i Rosji. To jest dobre. No i ta świadomość, która tak sobie myśli, idzie w świat i to czyni. No ale jest druga świadomość, która takie samo ma przeświadczenie, że trzeba trzymać się jak najbliżej, jak najściślej tego, co etycznie dobre, ale wiemy, że ta etyczność to jest nasza absolutna wewnętrzność i każdy czyn nie jest w stanie dać zadość, dać sprawiedliwości temu, co etyczne, więc ta druga świadomość nic nie czyni. No i mamy te dwie świadomości, ale już jest wiadomo, że nawet ta, która nic nie czyni, w jakiś sposób coś czyni. W jaki sposób? No w taki prosty sposób, że wydawanie sądów, ocenianie, jakkolwiek traktowane jest jako czyn ogólny, bo czyn tylko w mowie jest też czynem konkretnym, bo to konkretna postać siedzi na konkretnym siedzeniu, opiera swoje konkretne plecy, marszczy swoją konkretną buzię i jaki niedobry człowiek. Gdybym ja się za to zabrał, to byłoby to o wiele lepsze, nie byłoby już takie skontaminowane od razu tą egoistyczną, po prostu małostkową postacią tego oto czyniącego człowieka. No i ta świadomość, która tak gada, ocenia, mówi, nie zauważa tego, że to mówienie i gadanie samo w sobie jest partycypowaniem na takich samych zasadach w świecie rzeczywistym, jak czyni to tamta świadomość, która działa. No i w końcu Hegel pisze, o ile w działaniu w ogóle działająca jednostka uzyskuje ogląd siebie samej w przedmiotowości, tak pierwsza świadomość, która działa, ona widzi siebie w przedmiotowości. Tu przeszła armia, zdeptała trawę, Napoleon się ogląda za siebie, ja to sprawię. Znaczy to zdeptanie, ta faktyczność rzeczywistości jest dziełem moim. Moim i nie moim. Moim jako czegoś ogólnego. Czyli poczucie siebie w swoim istnieniu, a zatem zadowolenie, ponieważ patrząc na to, żeśmy coś uczynili na sposób ogólny, można powiedzieć, odczuwamy satysfakcję, bo oto no, mamy to konatusowe doświadczenie potwierdzenia siebie w bycie. Jesteśmy nawet bardziej niż byliśmy przed chwilą, bo jesteśmy nie tylko w sobie, ale też na zewnątrz. Ta trawa to jest moje dzieło, ja w niej jestem, zdeptana trawa przez wojsko.
to sąd przypisuje jej stronie wewnętrznej dążenie do własnej szczęśliwości. W związku z tym ta druga, oceniająca świadomość, patrzy na tego zadowolonego, załóżmy Napoleona, i mówi: ty zdeptałeś tą trawę nie po to, żeby przejść wojskami gdzieś tam, żeby coś obronić albo o coś walczyć. Ty zdeptałeś tą trawę tylko i wyłącznie po to, żeby właśnie obrócić się i uśmiechnąć. Ta twoja satysfakcja, ten egoistyczny czyn czerpania satysfakcji z tego, że ty coś sprawiasz, to jest jedyny napęd twojego działania. Reszta to są racjonalizacje, wtórne racjonalizacje względem twojej egoistycznej rozkoszy płynącej z tego, że ty się możesz panoszyć po świecie jako ty. No i ono go tam ocenia. Choćby, i w związku z tym każdy czyn, jako że bierze pod uwagę fakt zaistnienia, czy też powiększenia istnienia tego, który czyni, bo ten, który czyni, w pewnym sensie powiększa swoje istnienie właśnie o to, co sprawił, to każdy czyn może być osądzony jako czyn egoistyczny, ponieważ jest przedsiębrany właśnie po to, żeby się cieszyć sobą samym, swoim czynieniu, a nie po to, żeby sprawić coś ze względu na jakieś idee, wartości czy tak. No i to jest właśnie ta paskudna oceniająca świadomość, która zawsze strukturalnie, z racji strukturalnych może znaleźć coś, co sprawi, że dany czyn będzie można potraktować jako czyn egoistyczny i tak. No to te klasyczne dyskusje, no to czy święty Franciszek z Asyżu był naprawdę święty, przecież czynił dobrze tylko po to, żeby samemu się cieszyć. No i właśnie taka oceniająca świadomość zawsze wejdzie w trakcie dyskusji o wartościach najwyższych. Nie, wam się tylko wydaje, za tym wszystkim stoją małostkowe, małodusznie, partykularne interesy jednostek. Za tym wszystkim, co wy tak wychwalacie. Co się tak wychwala bardzo, nie wiem. Staram się wybierać jakieś tematy, jakieś przykłady, które są najmniej antagonizujące, jakieś starożytne, nie wiem, kto tam był. Kto był ważny? Jezus. Jezus. Nie wiem, czy to jest akurat jeden z tych mniej antagonizujących. Dobrze, Jezus. Jezus był Bogiem i czynił tak naprawdę nawet bez udziału intencji, tak? Ale można powiedzieć, tak długo jak był świadomością, to moment intencji jako taki przynależał do niego. Możliwe, że nie daje do Jezusa, tylko do Boga Ojca, więc Jezus tak naprawdę w swoim funkcjonowaniu był tylko radością Boga Ojca z obcowaniem z sobą samym. W związku z tym sam Jezus, nie tyle Jezus postępował na sposób egoistyczny, co sam Jezus był wytworem egoizmu Boga, no nie? Boga Ojca. Czytamy stworzenie, prawda, w tej Tak. interpretacji, który stworzy świat po to, żeby się to poznać. Oglądać, spekulować na siebie, można powiedzieć. No i tak dalej, i tak dalej. I w związku z tym Hegel pisze ten słynny fragment, który odczytam. Żaden uczynek nie może uniknąć takiej oceny. Obowiązek ze względu na obowiązek, ten czysty cel. Trochę najmocniej. Najmocniej przepraszam, ale bateria mi się kończyła, nie podłączyłem do prądu. Jak widzicie Państwo, nawet najbardziej wzniosłe słowa mają swoje źródło i podbudowanie w materii, która nie podlega naszej Tego jest decyzji. połączenie tego, co wysokie i niskie, tak? Tak. Na tym Duch ci polega. jest ochotny, ale ciało mdłe. Tak. I rzeczywistość jest mdła in general, co wynika właśnie z dialektyki kamerdynera i bohatera. Czytajmy dalej. Żaden uczynek nie może uniknąć takiej oceny. Obowiązek ze względu na obowiązek, ten czysty cel, jest bowiem czymś nierzeczywistym. Sam w sobie obowiązek, imperatyw kategoryczny jako taki, jest czymś nierzeczywistym, wymyślonym przez Kanta w uzasadnieniu metafizyki moralności. Swoją rzeczywistość ma on w działaniu indywidualności. To a propos tego, że Hegel jest takim właśnie idealistą, który zawsze stawia na pierwszym planie wspólnotę, ogólność, cokolwiek. Nie. Każdy czyn, wszystko co jest, jest pierwotnie w działaniu indywidualności. I z tego względu postępek ma w sobie aspekt szczegółowości. Każdy postępek, każde działanie, wszystko co jest, ma w sobie aspekt szczegółowości. A ten aspekt szczegółowości jest właśnie czymś, co jest nieogólne. I dlatego rodzi się w tym czymś sprzeczność. Dla kamerdynera nikt nie jest bohaterem, ale nie dlatego, iżby bohater nie był bohaterem, lecz dlatego, że kamerdyner jest kamerdynerem, z którym bohater ma do czynienia nie jako bohater, lecz jako ktoś, kto je, pije, ubiera się, czyli z którym ma on do czynienia w ogóle w sferze jednostkowości, potrzeby i wyobrażenia. W ten sposób dla oceniania nie istnieje żaden postępek, w którym nie mogłoby ono ogólnej stronie postępu przeciwstawić stronie jednostkowości, indywidualności i w odniesieniu do działającego wystąpić jako kamerdyner moralności.
No to jest taki znany cytat. Ta dialektyka kamerdynera i bohatera też jest znana, jest jednym z chyba takich bonmotowo-uniwersalnych fragmentów, który zyskał sobie uznanie nie tylko u miłośników Hegla, tak? Ja mam taka uwaga jakby bibliograficzna do tego fragmentu, jeśli mogę. No bo Hegel go też powtórzył w wykładach z filozofii dziejów. Może przytoczę ten fragment, żeby praktycznie go powtórzył no, w tej formie, jakiej tu jest w Fenologii Ducha. Dla kamerdynera nikt nie jest bohaterem, mówi znane przysłowie, które uzupełniłem w ten sposób, a Goethe powtórzył to 10 lat później, że nie dlatego, by ten nie był bohaterem, lecz dlatego, iż tamten jest kamerdynerem. Wszak to on ściąga bohaterowi buty, ściera mu łóżko, zna jego predylekcję do szampana. No, szampana się pojawia, którego tutaj na przykład nie ma. Można to różnie interpretować, bo wiadomo, Hegel tam miał predylekcję do szampana. Cinerito to był jego ulubiony. W każdym razie tutaj też rzeczywiście dla kamerdynera nikt nie jest bohaterem. To jest znane przysłowie, które Hegel nie wymyślił. On, jak tutaj na przykład Comey sugeruje z tam Alanem Woodem, zostało ono wzięte od Rousseau, który z kolei zapożyczył je od Montaigne'a. No i nie można byłoby dalej szukać genezy tego jakby sformułowania, że dla kamerdynera nikt nie jest bohaterem, ale to dopowiedzenie już rzeczywiście jest autorstwem Hegla, a Goethe to powtórzył w Powinowactwach z wyboru, chyba tam w dzienniku bodajże Otilda, tak. I co jeszcze z tym cytatem chciałem. I tam potem jako przykład kamerdynera, czy wykładać z filozofii dziejów, podaje Hegel, właśnie arcykamerdynera, to Homerowego Terystesa, tak? Czyli tego wojownika, właśnie, który jakby wypominał wszystkim tam bohaterom wojny trojańskiej, właśnie ich indywidualne przywary, tak? Pan Maruda. Pan Maruda, tak. Właśnie pokazywał jakby to, że oni dokładnie robili to, co kamerdyner. Czyli pokazywał ich od tej strony takiej ludzkiej, ale w tym sensie, że mieli właśnie swoje różne złe, nieszlachetne skłonności, tak, patologiczne. Ten też Marek Siemek jakby wykorzystał tą formułę, pisząc swój esej opublikowany w czasopiśmie, nie wiem, czy w polityce, czy czymś takim, w normalnej prasie takiej Nie, codziennej, to prawda. o Leninie i o tym, jak krytykowano Lenina, właśnie pokazuje, jak ta krytyka jest z gruntu kamerdynerska, bo nie bierze pod uwagę historyczno-dziejowej To strony była czasopisma. recenzja A, to Siemka była z czyli Ewolucji Siemka, Ubranki. przepraszam, Lenin tak, to była. Kamerdyner, się nazywa ten tekst. Bardzo go bardzo. To jeden z ostatnich w ogóle tekstów. Do niego sobie sięgnąć. Tak, ja moim zdaniem był w Dzienniku Gazecie Prawnej, w takim dodatku Europa. Tylko że musimy pamiętać o jednej rzeczy. Tutaj ta tak zwana świadomość działająca utożsamiona jest z bohaterem, tak? A ta świadomość oceniająca utożsamiona jest z kamerdynerem. I od razu, taka rzecz w XX wieku już bardzo nagminnie stosowana, trzeba zwrócić uwagę na to, że mamy tutaj do czynienia no nie z obiektywnym opisem, jakby się wydawało, tylko już z nacechowanym wartościowaniem, przyporządkowaniem tych dwóch postaci do określonych funkcji, można powiedzieć, etyczno-moralno-aksjologicznych. W tym sensie, że od razu trzymamy kciuki za bohatera, a kamerdyner od razu jawi nam się jako pewna zawalidroga, jeśli chodzi o sposób historyczny. Ja bym chciał jednak podkreślić to. Ja zawsze miałem wrażenie, że rzeczywiście musiałbym się teraz w to wczytać, ale też trochę nie ma może na to czasu, a też nie wszyscy może są specjalnie zainteresowani. Ja zawsze miałem wrażenie, że ten cytat z wykładu filozofii dziejów jest trochę inny, że tam w całości to brzmi jakoś inaczej i że w fenomenologii ducha jednak ta postać kamerdynera jawi się w dużo bardziej pozytywnym świetle. Może to była tylko moja dawne wspomnienie, które jakby nie znajduje pokrycia, ale jest we mnie pewne przeświadczenie, któremu dam teraz wyraz, że ta postać kamerdynera nie jest postacią, o której powinniśmy myśleć jako o kimś, kto jest no, przeszkodą na drodze dla bohatera, do tego, aby ten bohater coś tam zrealizował. Czy w ogóle ja bym powiedział więcej, że u Hegla fenomenologii ducha nie ma żadnej linii. To jest jakby coś, i co może zostaje rzeczywiście pod nami, przecież tam w wykładzie z filozofii dziejów, tam już zatraca się ta perspektywa, że kamerdyner jest tak samo potrzebny jak bohater. W sensie dla całego rozwoju tej wewnętrznej dialektyki ducha. Tak samo jak potrzebny jest sceptyk, jak potrzebny jest stoik, jak potrzebne te wszystkie też dwalidrogi. Znaczy on jest dwalidrogą, ale konieczną dwalidrogą tego, żeby w ogóle ruch się dokonywać, no bo na tym polega dialektyka tego ruchu. Ja bym Tak.
Bo to też jest ważne, żebyśmy pamiętali, że ten kamerdyner w swoim ocenianiu, to on jest tak naprawdę jedynym, można powiedzieć, ostatecznym strażnikiem moralności, czy tej pozostałości poetyczności, jaka została w świecie. To znaczy, gdyby nie było kamerdynera, gdyby nie było tego, przepraszam za kolokwializm, upierdliwego typa, który nieustannie właśnie przypomina o tej materialno-egoistycznej stronie wszystkiego, co się dzieje, to w ogóle moglibyśmy się pożegnać z wartościowaniem jako takim. To pewna fantazja kamerdynera o moralności czy etyczności jako takiej jest jedynym sposobem funkcjonowania moralności czy etyczności jako takiej w świecie. I w tym sensie to on jest no, strażnikiem dekalogów w pewnym sensie. Strażnikiem tych świętych tablic, oczywiście niezapisanych, one są puste, one się wyczerpują w jego marudzeniu, on sam nie jest w stanie nawet skonstruować jednej konkretnej ogólnej dyrektywy moralnej, tak to nazwijmy. Cały rozdrabnia się na to gadanie i marudzenie dotyczące innych, cały czas podkreśla te właśnie wszystkie szczegółowe małostkowości innych osób. I wydawać by się mogło, że nie ma w tym nic innego, tylko resentyment, nienawiść, niechęć. A Hegel zdaje się mówić, może i tak, ale skoro odrzucamy Kanta i skoro odrzucamy fakt, że intencje są podstawowe, no to może właśnie tak wygląda ostatecznie moralność, etyczność, moralność, bardziej moralność niż etyczność, etyczność w czym innym związana. Więc to jest dosyć istotne. Istotne jest również to w kontekście relacji Napoleona do tego, w jaki sposób cała niemiecka warstwa intelektualna odnosi się do tego, kto jest bohaterem tamtych czasów, czyli do Napoleona. No bo w pewnym sensie oczywiście można powiedzieć, że jest to opis na przestrzał społeczeństwa niemieckiego i różnych postaw, jakie społeczeństwo niemieckie zajmuje w kontekście rewolucji francuskiej, a potem przejęcia władzy przez Napoleona. I możemy w związku z tym domniemywać, że Hegel, miłośnik Napoleona, specjalnie umiejscawia może i siebie, a również swoich filozoficznych przyjaciół po drugiej stronie jakby tej barykady, wymyślonej barykady, pokazując, w jaki sposób ta niemiecka myśl jeszcze nie dorosła do wielkości Napoleona. Ale z drugiej strony można też myśleć, czy interpretować to w taki sposób, no żeby cały czas pamiętać, że to właśnie dzięki temu niemieckiemu zacofaniu ten element ogólnościowy jeszcze w ogóle w jakiś sposób przetrwał. To dzięki właśnie temu, że w pewnym momencie, dzięki reformacji, Niemcy tak strasznie głęboko zostali wepchnięci w siebie samych, w swoją własną jaźniowość, to tutaj zależy trochę heideggerowsko, to może na tym polega właśnie dziejowa myśl Niemców, żeby być takimi marudami, żeby cały czas właśnie jak w Komisarzu Przygoda, szczegularzami być, przyczepiać się nieustannie do każdego działania politycznego i pokazywać, gdzie jest ten jego aspekt indywidualno-patologiczny. Ja bym się z tym nie zgodził. Nie zgodziłbym się z tym, że to jest stanowisko Hegla, bo właśnie ja bym tutaj jednak też chciał, to taka jest moja też pokusa interpretacyjna, żeby jakoś tak osadzać na mocno biografii Hegla. I dlatego też uważam, że ta dowartościowanie jakby bohatera przeciwko kamerdynerowi to jest jego rozprawa. Jest jego rozprawa właśnie z filozofami, z tymi teoretykami swoich czasów, tak, z romantykami. Z tą jakby z kantystami, romantykami. Jakby to jest przytyczek w nich urzucony. Dlatego on tutaj bierze w ogóle tą figurę i dlatego też tak mocno właściwie i zgodnie trochę ze strukturą samego wywodu wartościuje. Następny akapit już jakby jest takim, powiedziałbym, zmiażdżeniem wręcz tego kamerdynera, jako świadomości nikczemnej, po prostu wszystkich, że najgorsze, że on staje się tym, co ocenia w ogóle, że jakby traktuje go tak, jakby chciał go wyeliminować jakby z tego ruchu ducha, co wiemy, że nie jest możliwe i że Hegel jakby to trochę byłoby niezgodne z jego zamysłem, ale uważam, że to jest partykularyzm Hegla, który tutaj przemawia, właśnie jego rozprawienie się z tymi kamerdynami moralności swoich czasów. I w tym sensie, w momencie pisania właśnie fenomenologii ducha, to dlatego Hegel jakby tak mocno akceptuje tego bohatera, no bo to jest przeciwko dominujących wówczas tendencji, czy tej kamerdynerskiej, powiedzmy, filozofii niemieckiej. Ale ja bym się z tobą zgodził, że to jest, że ty jakby próbujesz trochę czytać ten tekst, tak jakby można było w XX wieku. W XX wieku, kiedy jakby mamy triumf bohatera nad kamerdynerem, tak? Mamy właśnie wielkie jednostki historyczne, które są no, komunizm jest oczywiście tego najlepszym przykładem, które usprawiedliwiają, mamy całą jakby tą filozofię, która ma usprawiedliwiać właśnie te wszystkie patologiczne, przypadkowe, nie wiem, ofiary, zbrodnie,
czy to wszystko, co złego czynią wielkie postacie, że to zjawienie istotne z perspektywy właśnie dziejowej, tak? Z perspektywy. Hegel został zaangażowany bardzo mocno właśnie w tą taką wielką filozofię usprawiedliwiania tych jednostek. Czyli właśnie w wieku bohatera, to okazuje się, że można tutaj próbować ocalać Kamerdynera jako właśnie tego, kto jest tym strażnikiem moralności. To nie pozwala na takie proste uogólnienia, czy na to, że można każde działanie właśnie usprawiedliwić, czy złożyć na ołtarzu historycznej konieczności. Tak? Co jakby taką skrajną postacią tego byłby stalinizm. Więc w tym znaczeniu Hegel to już też mógł być właśnie już wewnętrznym krytykiem tego, co w jaki sposób zostanie potem wykorzystane w XX wieku. Ale co jest jeszcze ciekawsze, mam wrażenie, że w naszej epoce wracamy trochę do czasów jakby już Hegla, czyli tych właśnie z początku XIX wieku, gdzie my znowu żyjemy, mamy tam całe no coś, co bym nazwał takim nowym odrodzeniem moralnym, tak, całym tym ruchem woke, tak, obudzeniem moralnym, gdzie jakby znowu moralizm jest na pierwszym planie. I teraz być może właśnie warto znowu przeciwko tej dominującej tendencji, właśnie, że dokładnie to robimy, że dzisiaj nie zwraca się zawsze uwagę na tę, przyjmujesz tą perspektywę kamerdynerską, że się podejrzanym wobec jakby każdego, kto wykonuje jakiś czyn ogólny, że od razu szukamy w nim, gdzie jakby on, jego partykularnych motywacji, jakby jakie krzywdy on czynił, żeby to zrealizować. Tak? Dzisiaj nie ma jakby zachwytu nad wielkimi jednostkami, raczej szukamy właśnie w tych wielkich jednostkach tego, właśnie jakie te kwiaty po drodze zdeptały, tak? W dosłownym sensie, które tam skrzywdziły, zgwałciły i tak dalej. Więc w tym znaczeniu tutaj można znowu próbować teraz ten wektor, jakby podobnie jak w czasach Hegla, właśnie na tego bohatera zwrócić, żeby zachować jakby ten krytyczny wymiar, który ta figura ma, czy ta dialektyka ma dla Hegla, żeby ja bym właśnie to raczej widział w ten sposób, że w czasach, gdzie mamy triumf Kamerdynera, jakby afirmujemy bohatera, a w czasach, gdy jakby triumfuje bohater, trzeba przypomnieć rolę Kamerdynera, bo zawsze te dwie pozycje trzeba obsadzić, one muszą jakby być w tym swoim dialektycznym tańcu, tak? Tak, właśnie nie powiedziałem, o co mi chodzi. Chodzi mi o to, żeby spojrzeć na te kategorie i na tą perspektywę, którą przyjmuje Hegel z punktu widzenia XXI wieku, no bo dla Hegla wydaje się, że takie ustawienie sprawy było ustawienie sprawy pod prąd, wbrew opinii publicznej, no bo on żyje w Niemczech, Niemcy, no już Fichte to tam jest po prostu antynapoleoński mocno, wszyscy właśnie przeżywają jakieś narodzenie tożsamości narodowej niemieckiej, to się wszystko odradza, a Hegel właśnie występuje tutaj jako krytyk tych wszystkich przytyków, jakie Niemcy produkują pod adresem Napoleona i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym on jest tutaj jakby underdogiem, broni sprawy, która jest trochę przegrana. Ale czy współcześnie, w XXI wieku, jeśli weźmiemy kategorię bohatera i kamerdynera, to czy możemy coś z nimi zrobić produktywnego? Czy one się w jakikolwiek sposób nadają do opisu rzeczywistości? Ja no, moim zdaniem się nadają. Moim zdaniem też, ale właśnie w takim samym sensie jak Hegla. To jest zawsze między XX-XXI wiekiem, że jakby teraz mamy ponowny triumf tej perspektywy kamerdynerskiej. Ja sam nie wiem, mam wrażenie. No, czasem mi się wydaje, że kamerdynerski jest bohaterski, a czasem mam wrażenie, że ich nieustanny przepływ jest jakby tym, co ja też widzę w języku debaty publicznej, gdzie jakby i argumenty polityki czy realpolityki jakby są raczej wypierane właśnie przez argumenty takie właśnie moralnościowe, tak? Gdzie jakby. Ale popatrz, to jest trochę na zasadzie tego poprzedniego La Rochefoucauldskiego No, podmotu, która mówi, no, że ta moralność jest tylko hołdem, jaki cnota, jaki przystępnych oddaje cnocie. I to jest jakby. Domena przestrzeni publicznej jest, można powiedzieć, przejęta przez bohaterów. Przez bohaterów, którzy nieustannie oddają hołd cnocie, wysławiając wartości pod egidą, których dokonują tego, co dokonują, ale wszyscy traktują to jako czcze gadanie, które absolutnie nic nie znaczy, no bo po prostu bierzemy 15 samolotów, ładujemy w nie bomby, lecimy, zrzucamy bomby i niszczymy rzeczy, zabijamy rzeczy różne, rzeczy i osoby. To jest jakby ten czyn faktyczny. I wokół niego możemy teraz budować różnego rodzaju opowieści, historie. No jedną z nich jest właśnie, no właśnie co jest jedną z nich? Bo to jest. Ale chodzi o to, że zwróć uwagę, znaczy to jest to trochę jakby taki nawias otwieramy i zaraz go musimy zamknąć, żeby przejść do tekstu. Ale ja mam wrażenie, że jednak no to, co dominuje, to jest próba właśnie nawet przez tych, co czynią, a zresztą to trochę antycypuje to, co zaraz się wydarzy, że każdy z nich tych właśnie, no nie wiem, tak Putin, Biden, Netanyahu, tak, jeśli mówimy o jakichś tam sprawcach tych globalnej sytuacji w ostatnim czasie. Ja bez imienia nie nazwę. No dobra, no. No, chodzi o to, że no, wiadomo, to są jakieś głównie rozgrywający w obecnej konfiguracji geopolitycznej.
No i chodzi o to, że każdy z nich ma właśnie na Ale zawodnika. też jakby patrz, że mówisz, że każdy z nich ma swoje moralne uzasadnienie, swoje działania, właśnie moralne, że uważa, że występuje w imieniu dobra i tak samo jakby ci oceniający te działania też ujmują to właśnie bardzo dokładnie jak w tych kamerdynerskich kategoriach, tak? Czy to jest dobre, czy to jest złe. Że, albo, no, i właśnie, że te argumenty moralistyczne są jakby dzisiaj dominują w analizie powiedzmy no, polityki, tak? Że to jest coś, co bardzo zdominowało, mam wrażenie, całą tą dyskusję, że nie zastanawia się jakby nad jakimiś właśnie, że takie emocjonalne i moralne argumenty jakby są tym, co tutaj zawłaszczyło całkowicie przestrzeń, na przykład na tym, żeby zastanowić się na tym, jakie są, że można było inaczej też spojrzeć na te czyny podejmowane przez innych aktorów. Tak? Nie tylko w kategoriach tego, czy to jest dobre, czy złe, tak? To też można powiedzieć w A to pewnym. jednak ten język oceny jest dzisiaj jakby no, całkowicie triumfował. Problem też polega na tym, że jednak mam wrażenie, coś takiego jak debata publiczna w Niemczech na początku XIX wieku miała jednak inne znaczenie niż debata publiczna w wieku XX. Znaczy, nikt tak naprawdę nie bierze pod uwagę tej debaty publicznej, tego, co się pisze, mówi. Żaden, mam wrażenie, z decydentów nie traktuje tego aż tak bardzo serio, jak w mniemaniu Hegla serio traktował etyczno-moralistyczne wystąpienia filozofii niemieckiej Napoleon. Ja myślę, że To też jest właśnie jakimś odwrotnie, fantazmatem Hegla. Ja dokładnie, myślę, że że. bardziej no, ludzie protestują, chodzi o to, że te głosy jakoś przebijają się, powiedzmy, no, nawet do tych decydentów, że oni mogą mnie zobaczyć, taki Napoleon mógł całkowicie ignorować to, co tam pisali na jego temat Niemcy romantycy, tak? I to wróćmy w związku z tym do tekstu. I tekst. Jak zobaczymy, zaraz sugeruje jednak, że ten Napoleon, czy też domniemany bohater, ma w sobie pewną tendencję, pewien rys psychologiczny, który sprawia, że on chciałby jednak zyskać uznanie u niemieckich filozofów. No ale dobrze, przejdziemy. Ta świadomość oceniająca jest przez to sama świadomością nikczemną, gdyż dzieli postępek, wytwarza, rozotrzymuje jego nierówność z sobą samym. Pamiętamy, że to zło, o którym była wcześniej mowa, zło, czyli ta nikczemność, polegała na ustanawianiu i reprodukowaniu sprzeczności pomiędzy ogólnością a indywidualnością. Oceniająca świadomość właśnie dokonuje czegoś takiego. Dzieli obowiązek innego, tego, którego ocenia. Zanim przejdziemy do niej, to nawet to, co ona robi jawnie, dzieli ten postępek na tą warstwę ogólną i warstwę indywidualnych intencji, które ten uczynek skrywa. Już w tym podziale, który dokonuje, interpretując i analizując czynności innego, już w tym zdradza swoją nikczemność, ponieważ rozbija piękną obłą jedność czynienia myślenia, jaki dokonuje się w działaniu bohatera. I już tutaj ta rysa się występuje, ujawnia w świadomości oceniającej. I wytwarza oraz otrzymuje jego nierówność z sobą samym. No tego, no nierówność tego postępku i intencji Unii. Jest ona następnie obłudą, gdyż podaje takie ocenianie nie za jakiś inny sposób bycia złym, lecz za słuszną świadomość postępku i w tej swojej nierzeczywistości, próżności, tej, która wie dobrze i lepiej, stawia siebie samą ponad zdeprecjonowanymi czynami i chce, by jej bezczynne gadanie było uważane za doskonałą rzeczywistość. Obłuda jej polega na tym, o czym była wcześniej mowa. To znaczy, ona uważa, że ta świadomość oceniająca, ta świadomość, która właśnie bardzo mocno trzyma się antynomii na przykład teorii i praktyki, bardzo mocno trzyma się antynomii via contemplativa i tego drugiego via activa. Jak im mocniej i im radykalniej ustanawia przepaść między tymi dwoma momentami, tym mocniej wchodzi tak naprawdę w tą swoją. Tą swoją obłudność, kiedy pokazuje, że sama z siebie, że ona niby nie jest aktywna, że jest właśnie absolutnie bierna, nieczyniąca, tylko ujmująca. Ona jest pasywna, ona jest jakby lustro, w którym przegląda się świat, ale tak naprawdę nie jest żadnym lustrem, tylko jest absolutnie aktywnym, nieustannym czynieniem poprzez mowę. Mowa to jest nic innego jak sama obecność, sama bytność jaźni. Bytność ducha. Jak ktoś mówi, to nawet bardziej istnieje niż ten, który ciosa kołki na ziemi.
Może te kołki poustawiać, zrobić 500 kołków, to i tak to ma mniejszą wagę istnieniową niż ten, który mówi. No bo to jest to prawdziwe istnienie, rzetelne istnienie, a nie ta marna egzystencja tego, co naturalne. Czyniąc się więc w ten sposób równo ocenianej przez siebie świadomości działającej, zostaje przez nią rozpoznana jako tożsama. To jest ważny moment. Gadająca świadomość pokazuje się, czyni tak samo i to w tym samym świecie, co ta świadomość, która była oceniana wcześniej jako działająca. Innymi słowy, ten podział na działającą i niedziałającą zostaje załamany właśnie z racji tego, że ta niby niedziałająca w samym ocenianiu działa. W tym obie te świadomości się zrównują, ale to zrównanie, to rozpoznanie, że ten arbiter elegancji sam jest pełnym resentymentu indywidualistom, który załatwia na forum publicznym swoje sprawy, to rozpoznanie przynależy na razie tylko tej pierwszej świadomości, tej działającej. Ta świadomość oceniająca na razie niczego nie rozumie. No i to też pokazuje, tak, ale jednak przywilejowuje tą świadomość działającą. Przez to ten Napoleon widzi, że to on rozpoznaje, że ten kamerdyner, tak, czyli właśnie ta świadomość oceniająca, też podejmuje działanie, jakby jest tym samym, że jest w zasadzie tożsama z nią, tak? Występujesz w Że tej samej pozycji, moment tak? jakby samowiedzy w momencie jest po stronie tej świadomości czyniącej, czy też bohatera. To jest samo w sobie jest to dziwne, bo można to traktować jako pewne przemodelowanie struktury widocznej chociażby w dialektyce pana i niewolnika, gdzie tym czynnikiem sprawczym, przełamującym był chyba niewolnik bardziej na nie niż pan. Pan raczej. Bo ten, kto działa, to jest niewolnik, a ten, kto ocenia, to jest pan. Tylko, że właśnie, ja mam wrażenie, że tutaj problem polega na to, że załamuje się sam podział na te dwa momenty, ponieważ ten, który działa, w pewnym sensie właśnie dlatego, że działa według absolutnie autonomicznych zasad samego siebie. No już Słucha jest. głosu swojego wnętrza. W pewnym sensie on nawet nie ma poczucia, że działa. On jest w pewnym sensie, mam wrażenie, tak można go rozumieć, on się utożsamia z żywiołem etyczności, z żywiołem historii może. Ja we mnie wciela się teraz coś większego. Przeze mnie przemawia teraz coś większego. Ja idę w świat, czynię rzeczy. Wy myślicie, że to robię ja, Napoleon Bonaparte. Nie. Ja się tylko tak nazywam. Przeze mnie przemawia duch świata. I tak dalej, i tak dalej. Że nie ma tutaj tego Ja mam wrażenie, elementu właśnie że on podporządkowania, tej refleksji ugięcia. w zasadzie później, że ta świadomość działająca działa i to nawet działa, po prostu to robi bezrefleksyjnie. I dopiero potem, właśnie w wyniku tego, że słyszy ten sąd wypowiadany przez świadomość oceniającą, ona dopiero wtedy przygotuje swoje wyznanie i w tym swoim wyznaniu dopiero racjonalizuje swoje działanie, że robiła to dlatego, że realizowała, właśnie, że usłyszała, powiedzmy, głos ducha dziejów i on ją zawiódł na te pola bitewy. A że wcześniej, jak to robiła, robiła to po prostu, bo kierowała się tymi partykularnymi rządzą sławy, ambicji, czy czymkolwiek innym. Że ona nie miała jeszcze tej świadomości swojej misji. To jest moja interpretacja. To też podkreślił, dlaczego tak ważna jest ta figura kamerdynera. Bo ona w ogóle uprzytomnia bohaterowi, że ten realizuje właśnie jakąś ogólność jako taką, tak? Też musimy pamiętać o tym, że sam bohater raczej ma przeświadczenie o tym, że on jest zły, no nie? On nawet Tak, nie ma. jest perspektywy Ale też w pewnym momencie sam przyjmuje tą ocenę jako rzetelną. dopiero w tym drugim kroku. Ja mam wrażenie, że on trochę bezrefleksyjny, że po prostu działa, robi swoje, jest takim typowym człowiekiem czynu, tak? Kto nie zastanawia się nad tym, co czyni, jakby nie ma na to żadnej teorii swojego działania. Dopiero spotkanie ze świadomością oceniającą, którego krytykuje, którego sądzi, a się u niego budzi jakby też poczucie winy, że może i z tego poczucia winy rodzi się to jego wyznanie i to, że próbuje usprawiedliwić siebie i wtedy dopiero przyjmuje tą perspektywę, że być może uczynił coś złego, tak? Okej, dobra, to tak jest. Albo nie jest. Tego jak to. No dobrze, idźmy dalej. I chcę, by jej bezczynne gadanie było uważane za doskonałą rzeczywistość. Czyniąc się więc w ten sposób równą, ocenianej przez siebie świadomości działającej, zostaje przez nią rozpoznana jako tożsama. Tak? Ten Napoleon widzi, Napoleon już tam, że ci, którzy oceniają, to oni wczoraj oceniali.
jak szedłem, dzisiaj mam obóz, oni znowu tam w gazecie znowu oceniają. Jutro będę tam obchodził rzekę, oni znowu będą oceniać. Oni nieustannie czynią coś, robią coś, co robią w taki sam sposób jak ja. No, mają pewne interesy, niemieckie interesy i po prostu załatwiają sprawę tak, żeby te niemieckie interesy szły dobrze. Ja mam francuskie i załatwiam tak, żeby szło dobrze w francuskim interesie. Ale jesteśmy tacy sami, chłopaki. I dziewczyny. Ta świadomość działająca stwierdza nie tylko, że jest ujmowana przez tamtą drugą jako coś obcego i z nią nierównego, to już wie, bo jest odtrącona, lecz także, że tamta stosownie do jej własnego charakteru jest raczej z nią równa. Ona więc czuje, że ci oceniający ją, oceniający, to też jest kwestia, do której wrócimy później, czy liczba mnoga, czy pojedyncza, no że oni... No, odpychają ją w treści swojego postępowania, dają znać, że są z nią nierówni, ale forma ich postępowania zdradza to, że są absolutnie tacy sami, no, że są jaźni, że są człowiekiem. Oglądając tę równość i wypowiadając ją, tak, przyznaje się tej drugiej świadomości do tego, czym jest. To bohater się przyznaje do tego, czym jest, a czym jest. No jest świadomością działającą, a więc świadomością, która z konieczności musi wziąć partykularny aspekt działania pod uwagę, wprząc się w niego i ten aspekt wprząc w siebie, jednym słowem zgodzić się na to, że zawsze postępujemy, przynajmniej trochę. I ta świadomość działająca mówi, okej, ja uznaję twoją pozycję, ja uznaję, że pozycja, z której ty przemawiasz, świadomości oceniająca, jest rzetelną pozycją spekulatywną. To jest dobrze zaprojektowana przestrzeń i słowa, które padają z tej przestrzeni, które kierujesz do mnie, to są słowa, które są nasycone sensem i racjonalnością. To są słowa, które do mnie docierają, komunikujesz się ze mną nimi, ja je rozumiem i przyjmuję to, co mówisz. Jeśli jest sens gadania o złu bądź dobrze, to ty masz rację. Ja nie wiem, czy jest sens gadania o złu i dobrze. Ja po prostu robię swoje. Ale jeśli w ogóle takie pojęcia mają jakąś operatywność w świecie, to tylko w taki sposób, w jaki ty to rozumiesz, świadomości oceniające, kamerdynerze. Bo tylko ty masz rację, jeśli chodzi o to, co jest dobre, a co złe. Chociaż twoja racja sama w sobie produkowana jest na gruncie, który ją podważa. Bo sam jesteś zły, produkując sam ten podział na zło i dobre. Ale ja przyjmuję wszystko, co się w tobie dzieje. Po prostu ja rozpoznaję w tym, ja rozpoznaję, że rzeczywiście jestem zły. No spaliłem te wioski. Zabiłem tam te tysiące ludzi. No ciężko udawać, że na pewnym poziomie takim partykularnym trochę szkoda tam 15 tysięcy 22-letnich młodych mężczyzn. No głupia sprawa, no bo to nie jest takie po prostu nic, że ktoś zjadł pączka. Jest w tym jakiś element zła. Napoleon, tak, no załóżmy, że on po tej bitwie tak. Co tu się... Coś mi tutaj odwalili, panowie. Trup ściele się gęsto, więc on zdaje sobie sprawę z tego, że jest jednostką, zdaje sobie sprawę z tego, że jakkolwiek działa może w ramach pewnej większej całości, to jego samego trapią te same problemy, które trapią, no nie wiem, żebraka. No, czasem jest głodny, czasem go swędzi z tyłu głowa, czasami może nawet jak go zaswędzi głowa, to ludzie pomyślą, że on wydał rozkaz do strzelania i że to, co się uważa za ogólną pochód ducha, to jest tak naprawdę przypadkowy chaos jego pojedynczości. Jakby tutaj antycypuje wyznanie, bo to jest wyznanie Napoleona, które Napoleon wygłosi dopiero po swojej kapitulacji. Czyli będzie pisał swoje pamiętniki, w których przedstawi ten siebie jako idea Napoleona, której tam się wyłoni. Także on dokładnie, przyjmując tą perspektywę świadomości oceniającej, ma oceny samego siebie, jako tego, kto oczywiście czynił zło, ale czynił to zło w imię wyższego dobra, tak? Czyli realizacji pewnego celu ogólnego. I dopiero to zostanie przez Napoleona wypowiedziane, jakby jeszcze nie w tym momencie, kiedy Hegel pisze tą książkę. Na razie Napoleon jest w gazie i wie, że dojemy, tak? A on już tutaj wie, że on wyzna potem skruszony oczywiście, bo to jest też skruszony wyzna przed świadomością oceniającą to, co czynił. Powiedziałeś sformułowanie, bycie w gazie, bohatera i kamerdynera, szczególnie w kontekście tego, co mówiliśmy wcześniej, bardzo tak dziwnie zabrzmiało. No nieważne, że Napoleon jest w gazie. Okej, rozumiem. Nieważne. Rozumiem teraz to. Jakby to też uwspółcześnia tą myśl. Chciałem coś jeszcze do tego dodać, ale już chyba zapomniałem. No nieważne. A, no chciałem dodać, chyba już to mówiłem na poprzednich zdjęciach, że jak on pisze te spowiada się tam jednemu z tych angielskich, jeśli dobrze pamiętam, adiutantów, czy francuskich,
jego jednak. Już nie pamiętam. No, w każdym razie w tych wspomnieniach Napoleona tam padają te słowa, że w pewnym momencie Napoleon mówi, że no, że tam siedział na wielu tronach, ale w chwili obecnej wszystkie trony świata oddaje za dobrze kościelne łóżko. To jest największe jego marzenie, leżeć cały dzień w łóżku. Bardzo kamerunerskie. Bardzo też, jakbym powiedział, Obłomowowskie. Oczywiście, Francuzowo. Napoleon, kiedy już sprawił to, co miał sprawić, zrozumiał, że jedyną szlachetną formą życia w tym gnostycko-upadłym świecie jest właśnie leżenie na Tak, łóżku. zresztą chętnie też mówić potem dziejów, także jakby jeśli bohater spełni swoją misję dziejową, to historia go odrzuca i wtedy właśnie może nic innego nie robić, jak wspomnienia, albo leżeć właśnie w dobrze wyprofanowanej pościeli. No, albo w więzieniu, bądź w grobie, jak miał mniej szczęścia jako bohater. Oglądając tę równość oceniającej świadomości i wypowiadając ją, hej, jesteśmy równi, ja i my jesteśmy obywatelami Europy. To może być traktowane na przykład karta, kodeks Napoleona może być traktowany jako właśnie tego typu wyznanie opinii publicznej. Okej, wy traktujecie mnie jako brutala i mordercę, który burza ancien reżim, czy też resztki ancien reżimu w Europie. Ale ja wprowadzam coś nowego. Patrzcie, podług tej myśli niemieckiej staram się wszystkich upodmiotowić i uobywatelowić. I tak dalej, i tak dalej. W związku z tym, no, przyjmijcie mnie do swojego grona wykształconych ludzi, wykształconych, świadomych tego, czym jest historia ludzi. Oglądając tę równość, wypowiadając ją, przyznaję się tej drugiej świadomości do tego, czym jest. I oczekuję również, żeby ta druga, jak zrównała się z nią faktycznie się zrównała, tak również odpowiedziała na jej słowa. Nie tylko faktycznie się zrównała, ale zrównała się również w świadomości. Wyraziła w słowach swoją z nią równość i żeby nastąpiło uznające istnienie. No tutaj właśnie powrót pojęcia uznania, tej struktury, że ja mówię tobie, że ty jesteś, po to, żebyś ty mi powiedział, że ja jestem, dzięki temu oboje jesteśmy, a jak ktoś się wstrzyma, to cała ta struktura zapada się pod ziemię i nic z niej nie wychodzi. No więc jej przyznanie się nie jest upokorzeniem, spodleniem, poniżeniem się wobec tej drugiej. Na pewno bohater czy człowiek czyniący, który się przyznaje do tego, że jest zły i przyznaje rację tym, którzy go jako złego traktowali, nie jest czymś upokarzającym i upadlającym. Dlaczego? No bo jest jednoczesnym wywyższeniem się do poziomu tego, który sprawia, że ja przynależę do sfery oceniania. Ja może jestem zły, ale jestem też władny oceniać. Rozumiem ten język wartości, rozumiem te podziały. W związku z tym przynależę intelektualnie do tej sfery, do tej samej sfery, w której dzieją się te podziały, do sfery świadomości oceniającej, do sfery świadomości kamerdynera. Jej przyznanie się jest upokorzeniem, nie jest spodleniem, poniżeniem się wobec tej drugiej. To stwierdzenie nie jest bowiem stwierdzeniem dotyczącym jednej strony, przez które zakładałaby ona swoją nierówność z tą drugą, lecz mówi o sobie z tą drugą tylko ze względu na ogląd jej równości z sobą. To nie jest upokorzenie i spodlenie i tak dalej, ponieważ tym, wobec kogo dokonuje ta świadomość tego przyznania się, jest finalnie ona sama, ponieważ to ona sama rozumie, że ona też jest władna wydawać oceny. Ona też, mówiąc o sobie, jestem zła, wydaje właśnie ocenę o sobie. Co więcej, ocenę rzetelną, z miejsca, w którym rzetelne oceny powstają. Z miejsca, z tej przestrzeni mowy przynależącej dla świadomości oceniającej. Napoleon, który mówi, ale ze mnie kawał złego człowieka, winduje się, można powiedzieć, tym samym od razu. Wystrzela się jak rakietą w kosmos na pozycję Jacobiego, Nowalisa i tak dalej. Bo przyznaje, bo ocenia, bo wypowiada słowo oceniające i zachowuje się tak samo jak ci kamerdynerzy moralności. To bohater, który staje się na polu bitwy kamerdynerem, jest tym, który właśnie pragnie uznania. A główny bohater powieści Wojna i pokój. Nie Pierre Bezuchow, tylko ten drugi, który Tak, ginie. Andrzej Bokoński. Andrzej Bukoński, który ginie na polu bitwy finalnej. Tak to on No tam jest. nie, ginie w wyniku ran wrogów. No ale właśnie tam jest ta scena, jak on tam pada właśnie na tym polu. A to jest tak pierwszy raz, jak zostanie zraniony, jakby w bitwie od Austerlitz. Chodzi ci o to, jak on pisze w swoim potem mięczniku o tym, tak? No, to inaczej to zapamiętałem. No. No nie, bo mi się wydawało, że on właśnie, że on cały czas działa w ramach pewnego takiego podniecenia tą sytuacją. Jakkolwiek jest bardzo świadomą osobą, to jednak kiedy on dostaje tą ranę, mi się wydawało, że śmiertelną, i on później ginie, umiera w lazarecie, w szpitalu, a może na tym po placu boju od razu. To źle to pamiętam. No ale w każdym razie jest u niego taka refleksja, że to jest wszystko po prostu jakieś
pojedyncze małe chłopki z metalowymi szpikulcami nadziewają się. To jest absolutny, totalny bezsens No, tego ale to nie wszystkiego. robi. Ma taką strukturę, że on wybiera się tą wojnę. Jest, jego właśnie, jest taki jego długi monolog, który pokazuje, co go motywuje, że on porzuca swoją rodzinę, on chce być tym bohaterem romantycznym, tak dalej, zadać właśnie ogólność. Dlatego chce pojechać na tą wojnę, spełnić w sensie też misję tego, co konstytuuje jego jako podmiot. To jest bardzo, bardzo istotne, że właśnie jako taki też narcystyczny podmiot, dla którego wszystkie jakby uczucia i związki ze światem są niczym wobec tej wielkiej sprawy, którą jest wojna. Ale właśnie jak tam zostaje zraniony wtedy, jemu się wydaje, że on to wtedy przychodzi właśnie, oczywiście on potem trafia do niewoli francuskiej, ale właśnie zanim trafia do tej niewoli, leży na tym polu bitwy, Ja się zapewniam, że to on wtedy u niego się dokonuje taka refleksja nad znikomością tego wszystkiego, na tym, że ta wojna jest bezsensowna. No i potem jakby nastąpiła ta wielka transformacja Bułgońskiego, który jednak wraca do swojego gospodarstwa, zajmuje się tą, umiera po drodze i tak dalej, ale zajmuje się rodziną i on jakby nowe życie zaczyna. To jest taki moment transformacyjny dla niego. to właśnie, tak, no, chciałem sprawdzić, czy dobrze pamiętasz książkę. No mi się jakoś chyba pierwsze ucho wlał z tą postacią mocno, ale nie, myślę, że on zginął, a że Nie, właśnie... bo potem tak ginie. A nie, dobrze, to ja już teraz wiem, o co mi się z Lewinem pomówiło, z Anny Karenin. Dobra, bo tam też Lewin wraca do w końcu finalnie na wieś, zakłada rodzinę, ale co jej już wychodzi ze strzelbą na pole, staje przed tym, tą strzelbę trzyma. Świadomy tego, że to jednak jest... Że to jest jednak porażka tego typu życia, jakkolwiek szczęśliwe, to jednak nie spełnia wkładanych w nim nadziei. No ale w każdym razie chodziło mi o to, że ten bohater, który uzmysławia sobie bezsensowność tego wszystkiego, może nosić ten charakter ducha absolutnego, uprzedzając sprawę. Jej przyznanie się nie jest upokorzeniem, lecz mówi o sobie z tą drugą tylko ze dla. W swoim przyznaniu się mówi ze swej strony o tej ich równości, a mówi o niej dlatego, że mowa jest istnieniem ducha jako bezpośredniej jaźni. Oczekuje więc, żeby i ta druga wniosła swój wkład do tego istnienia. Do istnienia czego? No istnienia tej dwójni zakładanej, tej uznającej się wzajemnie dwójni dwóch świadomości, działającej i oceniającej. W razie to ta działająca powiedziała, okej, ja jako działająca jestem również niedziałająca, w tym sensie, że jestem również miejscem, w którym można dokonywać ocen moralnych mnie. Te oceny moralne są oparte na nicości, a jednocześnie zasadne i racjonalne. Na tym właśnie polega racjonalność, że zawsze jest oparta na samej sobie, czyli na nicości. Ale ja uznaję tę nicość, uznaję produktywność tej nicości, uznaję obowiązywanie tych zasad, a teraz chcę od ciebie, żebyś ty, świadomości oceniająca, uznała we mnie nie żywioł, naturę, nikczemność, partykularność, egoizm, tylko żebyś uznała we mnie ten sam element jaźniowo-podmiotowy, którym sama tutaj obdzielasz świat. Chcę, żebyś powiedziała, że kiedy ja powiem, że jestem zły, to ma to takie same znaczenie, jak kiedy ty mówisz, że jestem zły. Co robi ta świadomość oceniająca? Ale na wyznanie zła jestem nim, mówi ten generał, ta działająca świadomość, jestem zły, tak, jestem, ale trzeba czasem zabrudzić sobie ręce. Nie następuje takie odwzajemnienie się podobnym wyznaniem. Przy owym sądzeniu żaden taki sens nie wchodził w rachubę. Przeciwnie. Sądzenie to odpycha od siebie tę wspólnotę. Jest twardym sercem, które istnieje dla siebie i odrzuca ciągłość z tą inną świadomością. Ciekawe, bo to jest duża różnica w tłumaczeniu. Znaczy, No, uważam, no że to to. jest. Bo tutaj Landman tłumaczy tak, ale na wyznanie zła jestem zło, co naprawdę jest gorsze niż to jestem lepszy dramatyczny. Nie pada odpowiedź w postaci takiego samego wyznania. Świadomość oceniająca, wygłaszając te sądy, nie to miała na myśli. Wręcz przeciwnie. Nie chce mieć nic wspólnego ze złą świadomością, jest nieczułym sercem, które istnieje dla siebie i odrzuca możliwość tej ciągłości. Czyli nie chcę No tak, no, zdecydować. Tak. ta świadomość po prostu nie uznaje słów wypowiadanych przez bohatera, że jestem zły, no nie jako słów ogólnych, to No i tu ważna jest raczej. ta figura nieczułego serca, tak? Bo na przykład to jest, znaczy pojęcie nieczułego serca, bo tutaj z kolei Harris uważa, że to nieczułym sercem, no to on jakby to bardzo silnie osadza tam w tym kontekście romantycznym, że to z jednej strony właśnie jest Nowalis z tym nieczułym sercem, ale to też jakby jest, jako przykład podaje Hölderlina, a tak naprawdę Hyperiona Hölderlina,
Jakby on w ogóle to czyta trochę, że to jest cały ten rozdział, to jest jakby lektura Hegla, Lucyndy Szlegla, Hyperiona Helderlina i Henryka von Ofterdinga na Walisa. On nie odnosi tego do samych poetów, tylko bardziej do ich dzieł i do bohaterów tych dzieł. No, to jest już taka bardzo idiosynkratyczna interpretacja. Ale działa, no co? Tylko świadczy o plastyczności tej książki. No bo finalnie chodzi o to, że w tym świecie heglowskim, jak się wydaje, samo pojęcie wartościowania czy wartości, takich pojęć jak dobro, zło, no ma charakter kulturowy, czysto kulturowy. Znaczy nie ma nic w górach, w rzekach, co by sprawiało, że rzeczy są same z siebie dobre bądź złe. To człowiek jako takie je ustanawia, ale w tym ustanawianiu i tworzeniu ich tworzy je rzeczywiście. To znaczy one rzeczywiście zaczynają nabierać pewnej rzeczywistości. Znaczy, kiedy w danym społeczeństwie, jak tam Hegel mówi, zaczyna się uznawać, że pewne rzeczy są dopuszczone, pewne są niedopuszczone, to jakkolwiek jest to tylko wymyślone, no to taki konstruktywizm, no to działa. Wydaje się, że jest tam taka bardzo mocno amoralistyczna, czy taka cyniczno-nihilistyczna jednak myśl. Zresztą bardzo zgodna z duchem romantyzmu. Jacobi by powiedział to samo. Znaczy, na Ziemi nie ma nic wartościowego. Znaczy, jeśli chcemy mówić o wartościach, no to musimy skorzystać z języka, nie wiem. Ale w tym sensie tego chodzi krok dalej, no bo pokazuje, że te wartości nie są absolutne, nie są bezwzględne, jakby chcieli romantycy, ale one są ukontekstualizowane, są historyczne, są substancjalizowane właśnie jakby w życiu społeczno-historycznym. I w tym znaczeniu właśnie, tutaj może powiedział o tej świadomości o tym nieczułym sercu i to jak komentator to czyta, że ta świadomość oceniająca piękno ducha dla niej jest ostatnim wcieleniem najważniejsze w ogóle postaci, które się od początku ducha przebija, czyli sceptyk. Że to właśnie tak. O tym nie powiedzieliśmy, o to jakby o powinowactwie z tego upartego ja, tak, które się pojawiało w rozdziale płynności zmysłowej, że potem sceptyka już właściwego, czyli tego rozdziału o sceptycyzmie i znowu nam ten sceptyk pojawia, czyli ten, który się żywi jakby tym, co go umiem. Też, oczywiście figurą sceptyka będzie też, był też krytyk literacki z tego rozdziału o zwierzęciu w Królestwie Ducha. Więc właśnie tutaj jakby to jest taka kulminacja tej figury sceptyka. No i jakby oczywiście Komej też to interpretuje w tych psychoanalitycznych kategoriach, że to jest taki podmiot, który fiksuje się na sobie, bo odmawia żałoby, czyli odmawia jakby utraty, nie obsadzenia się na jakimkolwiek obiekcie, ponieważ boi się, że go straci, więc się tylko na sobie jakby obsadza, dlatego jest podmiotem narcystycznym, ale konsekwencją tego jest bardzo ciekawe właśnie, to jest to, o czym przed chwilą też powiedziałeś, dlaczego ostatecznie moralista okazuje się nihilistą. To jest coś, na co Komej też bardzo tutaj mocno zwraca uwagę, że jakby nic nie akceptując, wszystko uważając za złe, za jakby skalane tym brudem, tak, i niemoralne, toleruje wszystko. Że nie akceptując nic, toleruje wszystko i w tym znaczeniu ta melancholia właśnie tego podmiotu romantycznego, tego z świadomości oceniającej, jest konformistyczną adaptacją do tego, co istnieje. Jest pełną akceptacją tego, co istnieje. Właśnie ona zostawia nieczańskim nihilizmem właśnie tą postawę, ponieważ też można jeszcze inaczej to przeczytać właśnie jako taki, ta świadomość oceniająca piękno duchowska jest też takim radykalnym krytykiem, tak? Który uważa, że jakby wszystko, co w tym świecie jest złe, więc w tym sensie nic nie można zrobić. Każde działanie, które tutaj też odnoszę do pewnej jakby takich, pewnej postawy wśród takiej radykalnie lewicowej krytyki kapitalizmu. Także jeśli uznamy, że każdy oddech, który wydajemy, jest jakby już wspieraniem tego systemu i w tym znaczeniu każde działanie naprawcze, czy jakieś, które dąży do jego zmiany, jest już skorumpowane przez sam ten system, to jakby absolutny kietyzm jest jedynym wyjściem, czyli nie róbmy nic, tak? Bo i tak cokolwiek zrobimy, to będziemy tylko przyczyniali się do tego, żeby wzmocnić to, przeciwko czemu występujemy. Pojęcie kietyzmu jest to jak najbardziej na dokładnie, miejscu, bo tak to jakby jest pochodną czystości imperatywu kategorycznego. No jakby żadna treść światowa nie jest w stanie wypełnić te czystości moralności proponowanej przez imperatyw. Że można tak by to... Nie chodzi tylko o moralność, nie chodzi tylko właśnie o taką piękną duszę, właśnie tą z tego wyjętą, bo to chodzi bardziej o figurę krytyka, tak? Nawet radykalnego krytyka, który właśnie wszędzie widzi korupcję, wszędzie widzi jakby to, że jakby działania przez kogoś podejmowane jakby są niedostateczną realizacją, powiedzmy, założonego ideału. Tak?
Mam wrażenie, że ta postać właśnie oceniacza jest niezwykle popularna współcześnie, szczególnie na każdych zdjęciach, muszę powiedzieć, w związku z rozwojem mediów społecznościowych. Dlatego też chciałem odnieść właśnie do tego jakby takiej tej nowej No tak. rewolucji moralnej, czy jakkolwiek Której ten nazywać, tak? wokizm jest jakby jednym tylko z przykładów, no No nie? I nie, dalece nie wyczerpuje, bo można być przede wszystkim antywokistowskim i być równie moralistycznym. piękno moralistycznym, bo to jakby jest w pewnym sensie Hegel pokazuje też pewien tragizm, który polega na tym, że nie jesteśmy w stanie wydobyć się z tego, że wszyscy jesteśmy ostatecznie kamerdynerami, że każda nasza ocena kogokolwiek innego, nawet wygłaszana w dobrym duchu i w pełni skromności, jest też gestem nikczemu. Jest też gestem w tym sensie czynienia zła, no bo jest rozbijaniem jedności jego czynu, no i nieustannym reprodukowaniem antynomii mojej pojedynczości i ogólności. Dobrze, proszę Państwa. Zróbmy może przerwę. I rzeczywiście plan jest taki, żeby skończyć ten rozdział. W związku z tym ja teraz pohamuję moją egoistyczno-pięknoduchowską chęć pozostawania w mowie. Po prostu będę czytał fragmenty, komentował razem z Bartkiem tak, żeby te kilka akapitów, które zostały, skończyć i móc przejść do podsumowania i też ucieszyć się w końcu, że żeśmy tą najważniejszą część fenomenologii, moim zdaniem, skończyli. Bo w pewnym sensie można powiedzieć, w ramach takiego mini zakończenia, że ten rozdział o sumieniu pięknej duszy, złu i jego wybaczeniu, rozdział, który jest później kontynuowany przez rozdział religii, jest tym rozdziałem, w którym kończy się w dużej mierze Odyseja świadomości. Bohaterem tego rozdziału religii już nie do końca jest taka sama świadomość partykularno-indywidualna, nie do końca tak samo rozumiana, czy też nie do końca ujmowana w tym samym kontekście, jak to będzie później w religii. Więc tak naprawdę to, co się w tym rozdziale wydarzy na sam koniec, jest kluczowe i ma zasadnicze znaczenie. Bo w pewnym sensie jest to zwieńczenie całości fenomenologii. Rozdział o wiedzy absolutnej jest formalno-strukturalnym domknięciem. Rozdział o religii jest powtórzeniem, w sensie w innym medium, tego, co zostało powiedziane już do tej pory w fenomenologii. No a to pojednanie, które jest przedmiotem namysłu w końcowych partiach rozdziału pięknej duszy, no jest chyba właśnie tym, o co chodzi. I można powiedzieć, że jest zaskakująco niesatysfakcjonujące. A z drugiej strony musi takie być, bo jest w pewnym sensie też słowem rzuconym w przyszłość przez Hegla. Przynajmniej można to tak rozumieć. No ale za chwilę do tego przejdziemy. Panie, zostawili rzeczy, to wrócą. Zastanawiałem się, może już wszyscy znali, że koniec tego. Nie wybaczamy tym. Nie wiem. Kontynuujemy czy Tak, czekamy? okej. Dobrze, to kontynuujmy.
Postaram się rzeczywiście teraz troszkę przyspieszyć. Mamy więc sytuację, w której druga świadomość, ta świadomość oceniająca, odmawia uznania pierwszej świadomości. Ta świadomość, która się przyzna, widzi siebie jako odepchniętą, tę drugą zaś jako niesprawiedliwą, powstrzymującą swoją stronę wewnętrzną przed przechodzeniem w istnienie mowy i przeciwstawiającą złu piękno swej duszy. A przyznaniu się nieugięty kark charakteru, który pozostaje sobie równy, i uparte milczenie, by zachować siebie w sobie i nie poniżyć się wobec innego. W związku z tym na słowa świadomości działającej, druga świadomość oceniająca, milczy, nie chce jej uznać, nie występuje w mowie, nie daje się rozpuścić w partykularnej ogólności, w konkretnej uniwersalności. Innymi słowy, nadstawia tylko nieugięty kark swojej osobności i odmawia uznania. Co dzieje się z tą pierwszą? Wywołuje to najwyższe oburzenie ducha pewnego samego siebie. Właśnie, nie tą pierwszą. Kolego, to jest, myślę, bardzo ważny moment. Cała Rebecca Comey też w swojej interpretacji na tym moim zdaniu się koncentruje, po co się dzieje po zwróceniu tej sceny. I że dochodzi tutaj do największego oburzenia ducha pewnego samego siebie. Do oburzenia ducha, koniecznie jeszcze tej raczej nie tej pierwszej, tylko właśnie tego ducha, który już się wyłonił. Tak? Aha, w tym sensie, okej. Tak, bo i po pierwsze, i teraz jeszcze zatrzymałbym się na tym, bo to jest w ogóle bardzo ważny moment też dla interpretacji samego ducha u Hegla, tego, co zresztą Maciek tutaj podkreślał. Czyli tego skojarzenia ducha z mową, z mówieniem, właśnie to jest ta sfera komunikacji, tak? Tego, gdzie właśnie istnieją jakby te dwa, no przynajmniej dwa podmioty, które się wzajemnie uznają właśnie poprzez w tym medium mowy. I tym, co oburza ducha, czy to oburzenie to jest też to niemieckie pojęcie empörung, które też oznacza nie tylko oburzenie, ale też bunt. Że w tym sensie, tym duch jakby widząc tą świadomość pięknej duszy, która się właśnie zatrzymuje na swoim milczeniu, jakby jest oburzony i wznieca w tym sensie bunt przeciwko niej. Ponieważ dlaczego tak się dzieje? Dlatego, to jest właśnie interpretacja Comey, że milczenie jest crimen inexpiable, tak? Czy to jest ten właśnie grzech niewybaczalny, że to jest jakby, że dla Hegla on ma taki sam status, czy dla ducha heglowskiego, jak ten grzech przeciwko duchowi świętemu, tak? Który nie będzie mu odpuszczony ani w tym wieku, ani w przyszłym. Że to jest jakby rzeczywiście grzech niewybaczalny dla ducha, ponieważ milcząc ja się wypisuję z ducha. I dlatego też tutaj było w tym poprzednim fragmencie było to ważne, że ja to interpretowałem w ten sposób. Ta świadomość działająca, ona jakby zaprasza swoim wyznaniem, zaprasza tą drugą świadomość do współwyznania, tak? Czyli zaprasza ją do tego, żeby razem ustanowiły tego ducha, bo była mowa o tym, że mowa jest w tym ducha jako bezpośredniej jaźni. No i jakby ta świadomość właśnie działająca chce powołać razem z tą drugą ducha do istnienia, ale ona, zakopując się w swoim milczeniu, właśnie w tym nieczułym sercu, tak naprawdę dokonuje największej zbrodni, ponieważ stawia opór w ustanowieniu ducha jako takiego. I w tym znaczeniu jest to najwyższym oburzeniem dla ducha pewnego siebie, czyli dla tego ducha, którego jest bohaterem tego rozdziału, ponieważ właśnie ona wypisuje się, odmawia uczestnictwa w tym duchu jako mowie. Tak, no to mi to się zawsze bardziej kojarzyło z taką sytuacją w relacjach pomiędzy ludźmi w związku. Jedna osoba mówi, że postąpiłeś źle, druga mówi, co, odrzuca tą ocenę. Po jakimś czasie dochodzi do wniosku, że rzeczywiście tamta osoba miała rację, przychodzi do niej, dobrze, przepraszam, postąpiłem źle, na co ta pierwsza osoba, która właśnie powiedziała, że zrobiłem źle, nic nie odpowiada. Milcząco, z pogardą i I to wzniosłością jest grzech wychodzi wobec do głosu. I duchowi. to jest właśnie grzech wobec tego mojego gestu przyznania się Czyli grzech wobec samej miłości, nieufności. No czyli tak. wobec ducha jako miłości. Bo jakby Tak. w tym momencie, jakby kiedy ty tylko milczysz na moje wyznanie, no to znaczy, że po prostu odrzucasz naszą relację jako taką. Tak? Odwrócasz tą wspólnotę po prostu. Możliwość właśnie bycia razem, jakiejś wymiany, która tutaj zachodzi. A jeszcze jest jeden problem. Interpretacyjny, bo ja myślę, że w takim momentach warto się zatrzymać, bo to jest też w sensie problem tej świadomości, bo o tym nie powiedzieliśmy, o tej jakby świadomości działającej, która, no, co ją motywuje do tego wyznania. Motywują jakby to wyznanie pięknej duszy, czyli że ona jakby przyjmuje te kryteria, tak, co normalnie i tak dalej, ale może zastanawiać się na pewno tymi racjami, które stoją jednak za milczeniem pięknej duszy, która widzi w tym i chodzi o to, że to jest tak. Tutaj wiele razy podkreślaliśmy, nie da się tego zweryfikować, czy na przykład to wyznanie, które czyni ten człowiek czynu, właśnie ten Napoleon piszący swoje pamiętniki, no właśnie, czy ono
jakby nie jest podyktowane jednak takim rozumem kalkulującym, że to jest instrumentalizacja tej moralności, właśnie żeby siebie wybielić, tak, żeby siebie usprawiedliwić. Więc w tym znaczeniu ona też oczekuje przez swoje wyznanie pewnej formy ekwiwalencji, że jakby ja wyznaję, teraz zaś mi swoje wyznanie, więc z jednej strony to jest coś, co ducha konstytuuje, jako właśnie tą przestrzeń wspólnoty, tak, że on istnieje w tej mowie i w tej wzajemności, ale czy mamy do czynienia z wzajemnością, czy właśnie z pewną wymiennością, czy jednak nie jest taką logiką ekwiwalencji, logiką ekonomii w tym sensie, że jakby ja tutaj wyznałem, tak, więc teraz oczekuję tego od ciebie, żebyśmy jakby zrównoważyli nasz udział w tym. I wtedy moje wyznanie nie jest wcale podyktowane pewnymi racjami moralnymi, nie jest bezpośrednim wyznaniem, tylko jakby jest zapośredniczone już przez jakby mój interes i w tym znaczeniu jest hipokryzją tej świadomości działającej, która wcale nie jest szczera w swoim wyznaniu, co jest właśnie ta druga zarzuca. Dlatego jest to też podkreślić, warto myślę podkreślić, że właśnie nie da się tak łatwo tej sceny ustawić w ten sposób, że mamy teraz jakby tą już dobrą świadomość, która cel, to właśnie, która wyznała, tak, i zaprasza teraz tą drugą do siebie, tamta odmawia, więc już jest teraz tą złą, która w ogóle dokonuje zbrodni wobec ducha. No nie zbrodni wobec ducha, ale być może też dlatego, że w tym sensie jakieś racje także które Hegel tu nie przyznaje, ale jakieś racje są właśnie dlatego, że widzi tą możliwość oszustwa tej świadomości, która teraz już działającej, która wyznaje swoje winy. Wywołuje to najwyższe oburzenie ducha pewnego samego siebie. Ogląda on bowiem siebie jako tę oto prostą wiedzę jaźni w tym, co inne. I to w taki sposób, że także zewnętrzna postać tego innego nie jest, tak jak w przypadku bogactwa, czymś pozbawionym istoty, nie jest rzeczą, lecz tym, co zostaje mu przeciwstawione, jest myśl, sama wiedza. To właśnie ta absolutna, płynna ciągłość czystej wiedzy jest tym, co odmawia nawiązania z nim kontaktu. Z nim, który już w swoim przyznaniu się wyrzekł się odrębnego bytu dla siebie i założył siebie jako zniesioną szczegółowość, a przez to jako ciągłość z innym, jako coś ogólnego. To jest jeszcze doprecyzowanie tego. No, on już się upłynnił, tak jak te pojęcia należy upłynniać nieustannie, to może przecież ten bohater się już upłynnił. On już wie, że jest sobą i nie sobą, a to, że jest nie sobą, to znaczy, że jest tym właśnie oceniającym. I idzie wielkodusznie. Ten bohater jest taki wielkoduszny. Zna swoje pozytywne i negatywne strony. Idzie z otwartymi ramionami do tych niemieckich oceniających filozofów, a oni nic nie piszą o tym Hegelu. Piszą to tylko nieprzyjemne rzeczy. I wtedy ta rozpoznana przez bohatera ciągłość jest jego udziałem, bo on ją rozpoznaje. Rozpoznaje, że jest ciągłą jaźnią, sobą i nie sobą razem z tym oceniającym, a jednocześnie jest mu odmówiona, bo tamten mówi nie, czy tamto. Ale ta druga świadomość zachowuje dla siebie w sobie samej swój nieudzielający się byt dla siebie. No, zachowuje go w sobie, nie upłynnia. W świadomości przyznającej się zachowuje się... Przyznającej się, zachowuje właśnie ten sam byt w sobie, który jednak przez tę świadomość został już porzucony. Czyli bohater porzucił już swoją sztywną jednostkowość, upłynnił ją, zrozumiał, że ta jednostkowość jest nie do końca jednostkowa, uspołeczniona, ale ta świadomość, która go ocenia, zupełnie nie zwraca na to uwagi. Ona cały czas go traktuje jako punktowo przyszpilonego do swojej partykularności. Tak? Ten sam byt dla siebie, który jednak przez tę świadomość został już porzucony. Tamtego porzuca, a ta nie uznaje tego porzucenia. Okazuje się przez to świadomością opuszczoną przez ducha i zapierającą się duch. Nie zauważa bowiem tego, że duch, tu jest też, że duch w absolutnej pewności samego siebie jest mistrzem panującym nad wszelkim czynem i wszelką rzeczywistością i może je porzucić i uczynić niebyłymi. Rzeczywistość jako taka nie ma władzy nad tym, co istnieje i co nie istnieje. To też jest bardzo ciekawe w kontekście tego, co mówiliśmy o faktyczności jako ostatecznego sędziego, do którego można się odwołać. W pewnym sensie nawet faktyczność, twojej faktualności w tym, że coś zostało uczynione, przestaje mieć jakiekolwiek znaczenie. Z tego prostego powodu, że to, co uczynione, można interpretować na dowolne sposoby. Tam, gdzie panuje słowo, czyli płynność jaźni, faktyczność jako taka jest tylko materiałem, na którym pracuje słowo. Z tragedii można zrobić komedię, z tragedii można zrobić coś nudnego, z wydarzenia, które jest właśnie tragiczne. Można je na dowolne sposoby opowiedzieć, rozciągając tą naszą ogólnościową ludzkość w taki sposób, żeby ten element był zupełnie inkorporowany w tą nową ogólną świadomość, którą nazywamy człowiekiem.
W związku z tym duch jako taki nie przejmuje się faktycznością, chociaż jest ostatecznym punktem, do którego musi się odwołać, jeśli chce cokolwiek analizować. I może je porzucić i uczynić niebyłymi. Żaden czyn, żaden gest nie ma zasadniczego znaczenia dla ducha. Zaraz to zostanie powtórzone w bardziej znanej formule. Zarazem nie zauważa sprzeczności, której się dopuszcza, nie uznając porzucenia bytu dla siebie dokonanego w mowie za porzucenie prawdziwe. Bo co robi świadomość oceniająca? Patrzy na bohatera i co robi ten bohater? No on coś tam mówi. Ojej, przepraszam, ojej, jestem taka sama jak ty, ale jednocześnie mówiąc to wyżyna cały czas kolejne partie młodych żołnierzy, tak? Więc on mówi, ty tylko się przyznajesz w mowie, a w czynach jesteś cały czas tym, kim byłeś poprzednio. Ale podczas gdy sama oceniająca świadomość ma pewność swojego ducha nie w rzeczywistym postępowaniu, lecz w swym wnętrzu, a jego istnienie w mowie, której wyraża swój sąd. Innymi słowy, zarzuca świadomości czyniącej, że porzuca swojego, że porzuca siebie, swoją partykularność tylko w mowie, a nie naprawdę, ale sama tak naprawdę nie jest niczym innym, tylko mową, ponieważ tylko mowę jako za prawdę uznaje. W związku z tym nie może odrzucić przyznawania się bohatera, uznając, że dokonało się tylko w mowie, skoro sama uznaje, że tylko w mowie dokonuje się to, co istotne. Czego ona wymaga? Żeby zmartwychwstali ci wszyscy polegli, no nic się nie da więcej zrobić, jak tylko przyznać się do tego, że się postąpiło źle, bo to przyznawanie się bądź nieprzyznawanie się jest jedyną rzeczywistością, która dla świadomości oceniającej ma znaczenie, bo to jest świadomość oceniająca tego, czy to jest dobre, czy złe, więc jak coś się przyzna, no to nic więcej zrobić nie może. No bo tego wymaga od niego świadomość oceniająca. Sama jest więc czymś, co hamuje powrót tej drugiej z czynu do duchowego istnienia mowy i do równości ducha i przez tę twardość wytwarza istniejącą jeszcze nie. No czyli ci oceniający krytycy, poeci, niemieccy idealiści, młody Hegel, kto wie, może nawet, oni odmawiają tego, aby można było uznać, że istnieje taka świadomość, w której zarazem dokonuje się to, co partykularne i ogólne. Albo, że jedynie ich świadomość, krytyczno-literacko-estetyczna świadomość jest taką świadomością, ale ceną, jaką za to trzeba zapłacić, jest to, żeby nic nie robić. A oto pojawia się na scenie dziejów Napoleon, który jest zarówno ogólny, i pojedynczy. Otóż pewny samego siebie duch nie ma jako piękna dusza. Tu, jak rozumiem, jest ten fragment, który może w pewnym sensie bezpośrednio nawiązywać do Nowalisa, interpretacji Harrisa, jeśli dobrze pamiętam. Otóż pewny samego siebie duch nie ma jako piękna dusza siły uzewnętrzniania osób, trzymanej przez nią przy sobie wiedzy o sobie samej. Dlatego też piękna dusza nie może dojść do równości ze świadomością odtrąconą, a więc do oglądania własnej jedności w tej drugiej. Do istnienia. Z tego względu równość między nimi dochodzi do skutku tylko w sposób negatywny, jako byt pozbawiony ducha. Więc ostatecznie to wyjałowienie ducha w świadomości oceniającej to jest negatywny sposób, w jaki dochodzi duch do siebie. Pozbawioną rzeczywistości piękną duszą, pozbawiona rzeczywistości piękna dusza, tkwiąc w sprzeczności między swą czystą jaźnią, a jej koniecznością wyzewnętrzniania się w byt i przemienienia się w rzeczywistość, bezpośredniość tego utrzymującego się przeciwieństwa, pewnej bezpośredniości, która jako jedyna jest terminem średnim i pojednaniem tego podniesionego do swojej czystej abstrakcji przeciwieństwa oraz czystym bytem, czyli pustym niczym, do tego wrócimy za chwilę, jest z tego względu jako świadomości tej sprzeczności w jej nieprzejednanej bezpośredniości skołatana do obłędu i rozpływa się w pełnym tęsknoty suchotniczym zamykaniu. Pierwsza rzecz. Wyjałowiona, odduchowiona świadomość oceniająca, która odmawia mowie, innej mowie niż jej sama, wkroczenia do jej własnego świata, staje się no, niebytem. No, sama nie jest w stanie przekuć swoich ocen, swoich wzniosłych idei w rzeczywistość i zanika, suchotniczo zanika, zamienia się w niebyt. To już tylko jest taki pogłos, echo, ten muzyczny element, czasami się pojawiał, element muzyczny, to jest właśnie taki element muzyczny, ostatnia pozostałość po istnieniu jednostki, jakieś takie brzęczenie, które przestaje już brzęczeć. No to jest właśnie ten nowalisowski pięknoduch, który na suchoty, nie mogąc pogodzić się z rzeczywistością i ze swoim istnieniem w rzeczywistości, umiera. Tak, to jest jeszcze, można się zatrzymać z tym. Oczywiście to, to sama ta metafora jest, jest bardzo bogata, jakby tego, co się dzieje z znikającym piękno duchem.
Ale to jakby, no to na przykład też Comey na to tutaj zwraca uwagę, że mamy jakby te takie dwie możliwości, tak? Dwie możliwości, którymi kończy się piękna dusza, czyli dwie śmierci. Jedna to jest śmierć symboliczna, czyli przez szaleństwo. To jest ten roztrzęsienie do obłędu i to jakby byłaby ta opcja szaleństwa, czyli to, co się dzieje z Hölderlinem. To właśnie jest ta konsekwencja zapadnięcia w to milczenie. Tak? No bo wcześniej była mowa o milczeniu jako zbrodni wobec ducha, jeśli i właśnie Hölderlin, który wpada w obłęd, zaczyna milczeć, tak? Przestaje pisać. I to właśnie jest jakby ta jedna możliwość, którą realizuje piękna dusza, czyli właśnie wpada w obłęd, a też tutaj można byłoby dużo mówić również o heglowskiej interpretacji szaleństwa, że szaleństwo to właśnie przez niego jest rozumiane jako zatracenie się w jaźni. Czyli właśnie szaleństwo dla Hegla jest, encyklopedia filozoficzna, jego taka podstawowa definicja jest taka, że to jest jaźń, która wycofuje się do siebie, zapada się w sobie, właśnie cierpi na afazję, nie jest zdolna już nic wypowiadać, nie jest właśnie zdolna partycypować w duchu, tylko jakby szczeźnie w samej sobie, tak? Więc to właśnie jest ten podmiot, jest całe to romantyczne szaleństwo, które tutaj postawia Hölderlin. A z drugiej strony właśnie mamy tą figurę suchotniczego istnienia, czy tego umierania w suchotach. No i to jest jakby tutaj wprost nawiązanie do Nowalisa, który umarł na suchoty. I to też dotyczy całej tej relacji między ciałem a duchem, tak? Że to ciało, które jest nadmiernie wysubtelnione, które chciało się w pełni uduchowić, tak jak Hölderlin, znaczy jak Nowalis, przepraszam, no to właśnie ono tym jakby uduchowieniem, w tej spirytualizacji zasusza się samo w sobie, tak? Jakby umiera właśnie na te suchoty, nie jest w stanie wziąć oddechu, czyli nie jest w stanie przyjąć sobie tego, co jakby w tym swoim uduchowieniu nie może wziąć oddechu, czyli nie jest w stanie jakby tej natury w sobie przyjąć, tak? Dlatego, bo to jest jakby ta śmierć z tego, że nie jesteśmy w stanie wziąć oddechu. I to jest bardzo, bardzo tutaj ciekawe w kontekście Nowalisa i też tego, że szybylców, to jest to pojęcie tych suchot, jest to również śmierć, która dopadła Spinozę, o czym Hegel pisze w Encyklopedii Nauk, przepraszam bardzo, w wykładach z historii filozofii. I tam jakby on łączy te suchoty Spinozy, że Spinoza zmarł na suchoty, jakby z tego powodu, że w swojej filozofii w ogóle nie przewidział miejsca, czy jakby zatracił się w substancji, zapominając o jaźni, tak? Czyli suchoty właśnie tutaj, spinozjańskie suchoty, to są suchoty tego podmiotu, który roztopił się w substancji, zapominając o jaźni, a suchoty Nowalisa, co do tego podmiotu, to są suchoty tego podmiotu, czyli zasusza się w sobie, który właśnie wyłącza się z tej substancji i zatraca się w tej swojej jaźniowości, jednostkowości, też duchowości właśnie przedstawionej temu, co przyrodnicze. Że nie może tego zapośredniczenia ducha i przyrody, tylko po prostu ten duch się wyłącza z przyrody, dlatego po prostu dusi się samym sobą. Ja chciałem tutaj jeszcze wrócić, tak jak zapowiedziałem, do tego wrzuconego między myślnikami zdania, wrzuconego, ponieważ tutaj Hegel pisze o tym, że ta świadomość, jedna z ta świadomość oceniająca, nie jest w stanie wytrzymać bezpośredniego utrzymywania się w bezpośredniości pewnego przeciwieństwa, które właśnie jako przeciwieństwo zostało zniszczone i dodaje, pewnej bezpośredniości, która jako jedyna jest terminem średnim i pojednaniem tego i tak dalej, i tak dalej. Samo to sformułowanie może już narzucać, może budzić zdumienie, bo zazwyczaj to, co bezpośrednie, nie jest właśnie zapośredniczeniem. Jak to należy rozumieć? A wydaje się, że jedyny sposób, wydaje się, że jedyne, to jest mocne słowo. Ja, może tak, to zresztą to jeszcze mocniejsze, bo to ja na pierwszym miejscu. Dobrze jest może rozumieć to w taki sposób, że chodzi po prostu o konkretno fizyczno-duchową, cielesną obecność jednostki w świecie. Na tym polega to bezpośrednie pojednanie tej mowy i działania w tym czymś, którego właśnie odcieleśniona piękna dusza, jak w przypadku Nowalisa, nie jest w stanie ścierpieć siebie jako ciała. No dobrze. No i chce być czystym bytem, czyli pustym niczym. Tym samym rezygnuje faktycznie z uporczywego trzymania się swego bytu dla siebie, wytwarza zaś tylko pozbawioną ducha jedność bytu.
Więc rezygnuję z siebie jako siebie, a jedyne, co dzięki temu zyskuję, to jest czysta abstrakcja. Czysta abstrakcja jedności bytu, czyli homogeniczny nic. Takie morze pustki. W tym zanika świadomość oceniająca piękno boskie. A prawdziwe, mianowicie świadome siebie i istniejące wyrównanie jest od strony swej konieczności zawarte już w tym, o czym poprzednio była mowa. Już widzieliśmy mniej więcej, na czym to pojednanie może polegać, kiedy była mowa o tym rozpuszczaniu się, czy nie rozpuszczaniu się, tylko upłynnianiu się samego siebie, czy upłynnianiu się jaźni. Pękanie twardego serca, jego wznoszenie się do poziomu ogólności jest tym samym ruchem, jaki zaszedł świadomości, która przyznała się do tego, czym jest. On musi być taki sam ruch, jaźń, te same ruchy w nim obowiązują. I teraz jest kolejny bon mot, bardzo znany cytat Hegla. Rany ducha goją się, nie pozostawiając plic. Czyn nie jest czymś nieprzemijającym, lecz zostaje przez ducha wycofany na powrót do siebie, zawarty w nim aspekt jednostkowości. Czy to jako zamiar, czy to jako istniejąca negatywność, jego granice, jest tym, co bezpośrednio znika. Chciałbym się zatrzymać na chwilkę przy tym fragmencie, nie analizując go jakoś dobitnie, ale zazwyczaj ten tekst pojawia się, ten fragment przywoływany jest w sytuacjach, w których mówi się, że właśnie Hegel to jest ktoś taki, kto tą jednostkowość czynu, jednostkowość wyborów zawsze bardzo krytykuje. No spójrzcie sami, wszystko co robimy nie ma żadnego sensu. Każde delikatne zadrapanie na tym wielkim obłym ciele lewiatana ducha, no zaraz się zasklepi i nie pozostanie po nas żadnego śladu. Ale tak naprawdę Heglowi chodzi tu o coś innego właśnie. O to, żeby zmusić piękne dusze do tego, żeby przestały tak bardzo egotycznie przejmować się sobą i tym, jakie ślady pozostawiają, to nie ma żadnego znaczenia. Piękna dusza martwi się tym, że jej wyzewnętrznienie nie spełni tego, o czym ona marzy. Nie sięgnie tego ideału, który ona wyśniła w swoim sercu. Każda rzecz w rzeczywistości nie jest w stanie dosięgnąć do tej idei transcendentalnej, kantowskiej, Boga, duszy czy kosmosu, który w głowie się trzyma tej świadomości. I w związku z tym wydawać by się mogło, że ona nie ma powodów, żeby, znaczy, że ona właśnie żyje w lęku przed działaniem. Ja mówię, nie bój się. Nic, co robisz, nie ma znaczenia. To nie jest tak, że jak coś zrobisz, rzeźbę wykonasz, stworzysz jakieś coś, to zostanie na zawsze i będzie świadczyć o tobie. I ty przeminiesz, a to jako świadectwo o tobie zostanie. To będzie jedyne imię i nazwisko, jak o tobie pozostanie. Każdy, kto będzie myślał o tobie, będzie patrzył na to i sobie myślał, że to jest taki ślad. Nie. Ta rana ducha, jakim jest dzieło, zagoi się. Wszyscy o tym zapomną. Za 1000 lat nikt nie będzie pamiętał o Heglu, o Schmeglu, o Napoleonie. Za 2000 lat... Ja uważam, że to życie zdanie ono była bardzo dużą kontrowersją. Jest też cała masa interpretacji. No i czy ty jednak nie odczytując go w ten sposób, nie pokazujesz, że właśnie potwierdzasz to przeciwko czemu na początku chciałeś wystąpić, że jego ta jednostkowość nie ma znaczenia z perspektywy samego ducha, bo to o co chodzi w tym zdaniu? No to, że cierpienie Frederida Hegla przez pryzmat tego zdania interpretował jako dogmatyzm. To była taka doktryna Agaty Pilgrimsa w górę, właśnie tej interpretacji, że to była taka wczesnochrześcijańska herezja związana z tym, że Chrystus nie był człowiekiem, że on miał ciało boskie i że jego cierpienie nie było czymś rzeczywistym. To wszystko było na pokaz. Także Chrystus nie cierpiał naprawdę jakby, i tak samo jest tutaj właśnie z tym duchem, że te rany, które duch doznaje, one nie są czymś rzeczywistym, dlatego właśnie nie pozostawiają po sobie żadnych blizn, tak? Bo duch jakby jest w stanie sobie się sam wyleczyć z tych ran i w tym sensie właśnie cierpienie czy ta trauma nie jest czymś, co ma z perspektywy ducha jakieś realne znaczenie, nie jest jakby czymś, co pozostawia jakiś ślad, właśnie w tym znaczeniu nie jest tą traumą, tak? Bo trauma to jest rana, to jest ta otwarta rana, której nie da się właśnie nawet nie chce zabliźnić, a u Hegla jest, czy ta rana się zabliźnia, to w ogóle jeszcze ten duch jakby dokonuje takiego gestu operacji plastycznej na samym siebie, że wszystkie te blizny usuwa. Tak? I w tym znaczeniu no jest to jakby wodę na młyn tych wszystkich interpretacji, które chcą pokazać właśnie, że u Hegla jakby nie ma w ogóle miejsca na realne cierpienie, na jakby na tą... Ja bym się nie zgodził z tym, nawet w kontekście samego tego tekstu, bo tu się wydaje, że te rany są rzeczywiste, tyle tylko, że nie mają historycznego znaczenia. Znaczy naprawdę jest zraniony, jak wół wyraził.
Naprawdę głowa mu odpada, czy tam Deadpool. Jego to boli, to jest rzeczywiste cierpienie. On cierpi. Tylko to też, że mu odrasta potem. No, Albo. co to jest? Znaczy, cierpienie to coś innego jest. Faktyczność cierpienia jest czymś innym, jak się wydaje, niż faktyczność śmierci. Faktyczność śmierci nie wiadomo, czym jest. Faktyczność cierpienia jest czymś dojmującym. Więc to, że ono samo w sobie jest rzeczywiste, ale ostatecznie nie pozostawia właśnie po sobie żadnej trwałej, substancjalnej rzeczy, jest czymś, ja mam wrażenie, znaczy, można to interpretować tak inaczej, tak albo siak, ale jest w tym też aspekt wyzwalający. Wiesz, jak masz, zawsze się, no nie, no nie, nie będę otwierał kolejnego kontekstu, bo się już to nie, no ale że jest coś takiego jak w teorii predestynacji, coś uwalniającego do działania, nie? Wszystko, co zrobimy, zostało już wykonane, my tylko musimy czasowo przez to przejść. I Max Weber zauważa, coś, co wydawałoby się jest absolutnym hamulcem naszego postępowania, naszej inicjatywy, staje się jednocześnie zarzewiem właśnie wybuchu tej prekapitalistycznej czy już kapitalistycznej aktywności. Tymi statkami płyną, gdzieś tam handlują, te kolonie zakładają. Po co? Wszystko, co żeście zrobili, już zostało uczynione, już cała przyszłość jest jakby spełniona, a wy teraz wybuchnęliście po prostu w tym działaniu. I tutaj też tak samo jest. Nic, co zrobię, nie pozostanie. Każda zła rzecz i dobra rzecz tak samo jakby zostaną pominięte w swojej jednostkowości. Zostanie z nich właśnie może imię i nazwisko, jako coś, co jest jednostkowo ogólne, bo jest język. Pozostaną jakieś rzeczy, które są niezwiązane z moim odczuwaniem zimna, ciepła, grawitacji. To wszystko przeminie, jak to są teraz. Więc róbmy, czyńmy, nie przejmujmy się tym wszystkim. Piękna duszo. Wy, pewnie chodzi o to, wy Niemcy, ty Jakobi i tak dalej, teraz się tak przejmujecie, że jak powiecie Napoleonowi tak, to w przyszłości za 2 stulecia Niemcy, którzy spojrzą na przeszłość swojego kraju, powiedzą: hańba, hańba, że Napoleona przyjęli do swojego domu. Ach, nie, nie bójcie się, za 200 lat nie będzie pamiętał, a jak będzie pamiętał, to na pewno ten moralno-etyczny aspekt zostanie zupełnie wyzerowany. Dżingis Khan rozgromił mnóstwo ludzi. Specjalnie jakoś tam kancelujemy Genghis Khan. Napiszę sobie ksywę na Facebooku Genghis Khan. Nie będę miał problemu. A napiszę Adolf Hitler? Będę problemy. 2000 lat, 3000 lat, 10 tysięcy lat, o ile oczywiście nie będzie katastrofy, która zmiecie nas z powierzchni Ziemi. Dystans czasowy sprawi, że każda rana się zmieni. No i to jest to pytanie, czy, bo w tym znaczeniu no, jakby to się odnosi do takiej interpretacji Hegla jako jednak wielkiej teodycei, tak, nowoczesnej teodycei. No i to jest, przykłada się Adolfa Hitlera, oczywiście jakby tą traumą, czy tą raną, która jest nie do zagojenia, jest na przykład Holokaust. No i to jest, tak, jest pytanie, że część interpretatorów, którzy właśnie krytykowali Hegla, a taki duch Adornowski, widząc w nim tego filozofa, który mógł usprawiedliwić istnienie, że to Holokaust był w sensie wydarzeniem, które nie jest zawiesioną raną, albo nawet więcej, są nawet tacy skrajnie religijni sioniści w Izraelu, którzy są w stanie sam Holokaust interpretować jako pewną konieczność dziejową do tego, żeby mogło powstać właśnie państwo Izrael. Więc w tym znaczeniu też bardzo, właśnie też by jako teodyceę to odczytywali, że to jakby jest w pewnym sensie rana, która się zawiśniła w momencie właśnie, kiedy powstało, jakby, kiedy ta historyczna misja narodu żydowskiego została zrealizowana i to była wielka ofiara, którą się ponieść, żeby móc tę misję zrealizować, tak? Że mam wrażenie, że Hegel mówi, że to nie jest jego postulat moralny, tylko że to jest zdanie sprawy z tego, jak jest. Miliony ludzi umierało w cierpieniach. Jakby Nic oczywiście, nie pamiętamy o ja też mówię o tym, że chciałem teraz o tym powiedzieć, że właśnie tym, co sprawia, dlaczego filozofia Hegla budzi opór, to właśnie jest to, że ona uważa, że tak jest. To jest taki realistyczny argument, że nie jest Hegel, że to jest dobrze, czy to jest źle, po prostu tak jest. A są właśnie filozofowie, od Hannah Arendt począwszy, właśnie jakby całą tą filozofię innego, Derrida, Levinasa, którzy właśnie za to Hegla atakują, że on się na to godzi, że on się godzi na to, że po prostu historia przejeżdża przez nasz walec. I rzeczywiście, tak jak potem pisze, że tym, co jest, ta jednostkowe zawartoczynie, czy też jednostkowe cierpienie, ono znika w Ale tym horyzoncie to chyba dziejowym. dobrze, że jednostkowe cierpienie znika, no bo I to jest, właśnie. ten taka wizja, że albo to, albo trakt, albo nieskończone cierpienie, które będziemy uwznieślać i windować je do poziomu właśnie takiego usensownienia tego zła, ale tym jedynym sensem jest to, że cierpimy i że w tym się to wszystko zawiera, albo sobie zdamy sprawę, że no, że jest jak jest.
I tyle. Znaczy, tu nie ma wielkiej filozofii. Filozofia w swoich tych finalnych twierdzeniach jest bardzo banalna. No, żyj rozsądnie, nie przesadzaj, jest jak jest. I tu też tutaj Hegel występuje przeciwko pięknoduchostwie, które znowu powraca jakby w całej tej współczesnym podmiocie zwiktymizowanym, tak? Czyli podmiocie, który definiuje się przez traumę. Właśnie Hegel jakby pokazuje, że to jest, dokładnie do niego się zwraca, do tego dzisiejszego pięknoducha, który mówi, ja jestem swoją traumą, tak? Mówi, porzuć tą traumę. W sensie jakby to znaczy nie ma, Że to trauma sama. znaczy nie chodzi o porzuć to swoje przywiązanie do tej traumy, bo ona właśnie się zagoi. Ona się zagoi, jeśli ty jakby pozwolisz na to, bo to jest jakby w tym sensie ten pięknoduch heglowski, on tkwi w tej ranie, tak? Nie chce, ją nieustannie rozdrapuje. A właśnie Hegel, który raczej pokazuje to, żeby ten pięknoduch porzucił to rozdrapywanie tej rany, bo ona sama się zabliźni w perspektywie istoty, Ja tak? to mam wrażenie takie, żeby w ogóle nie myślał o swoim działaniu w perspektywie tej całości. No, bo to jest to myślenie, mój czyn, mój jednostkowy, partykularny czyn wykonany w 2024 roku w tej perspektywie pięknoduchowskiej zawsze ma znaczenie powszechno dziejące. Jest zawsze czyn czyniony w obliczu wieczności. Nie? A ja mówię, nie, to jest twój konkretny jeden czyn. To, że to się zabliźni, to nie znaczy, że to jest dobrze, że się zabliźni. Ani nie znaczy, że to jest źle, że to jest Ale źle. znowu, wiesz, właśnie, no, nie, no, on jakby ten czyn Hegel umieszcza w tej perspektywie, wiesz, w tej perspektywie ogólności. Pokazuje właśnie, że ten czyn nie jest, że nie jest istotna jednostkowość tego czynu, tylko to, że on się, zrealizował, że on jakby wpisał się w ten ogólny horyzont. I to jakby jest czołowe znaczenie. Ja tu piękna dusza tak dużą wagę przywiązuje do momentu wyzewnętrznienia się, bo uważa, że to uzewnętrznienie się będzie miało jakieś znaczenie. Znaczenie nadawane ją przez jej. Piękna dusza nie wyzewnętrznia się, ponieważ uważa, że ona wyzewnętrzniając się utraci samą siebie, tak? Więc ona nie chce czynić. No ona zawsze. Ona nie chce czynić, dlatego tkwi w sprzeczności, podwójnej sprzeczności, ponieważ ona nawet nie wie, że czyni to, o czym myśli, że nie może czynić. Bo ona się cały czas uzewnętrznia. Znaczy idzie do sklepu, leży na łóżku, to już jest fakt, akt zewnętrzny, oddychanie, bycie, No otwieranie oczu, to są tak. wszystko akty uzewnętrzniania się, które napędzają tą sprzeczność, że ona by się chciała nie uzewnętrzniać, tylko zostać w tej czystości, a leży na łóżku 17 grudnia 2015 roku. W tym konkretnym momencie jest tu, a przecież jest w wiecznym świecie nieczasowej idei. To jest jej prawdziwy świat, a musi tu na tym łóżku, a to trzeba wyprać, a trzeba majtki zmienić. To wszystko jest takie upokarzające. Mówi, nie, nic z tego nie ma znaczenia. Dlaczego? Ponieważ świat nie kręci się wokół jednostkowości jako takich, jeśli chcemy go rozumieć. Jeśli chcemy go przeżywać, to tak, to wtedy pozostajemy na poziomie jednostkowości. Ale jeśli chcemy myśleć, to jednostkowość jako taka. Ja chciałem Ci jedno pytanie tego fragmentu, trochę z innej strony, już porzucając tą kwestię. Ja wiem, jak to jest, ale będziesz mieli dostać ciężko go bronić. To Nie, jest. ale nie chodzi mi teraz właśnie zupełnie inaczej, bo jakby to jest coś, co mnie zastanawia, dlaczego ja uważam, że to jest ten moment, kiedy w technologii ducha pojawia się Hegel. Czyli dlaczego to nieczułe serce, które było, pęka? Co sprawia, że dochodzi. Nieczułe serce łagodnieje. I to jest to przejście, Eucharystia na przykład to jest właśnie przejście od romantyku do Chrystusa, oczywiście, bo łagodnym sercem to jest Chrystus. Tak? Mijając kwestie chrystologiczne, interpretacje o fragmentu, co się dzieje, że nieczułe serce łagodnieje? Co popycha piękną duszę do tego, żeby przyznała się do tego, czym jest? I moim zdaniem tym, co ją popycha, właśnie jest Hegel. Że Hegel jest jakby tym, który doprowadza do końca wyznanie pięknej duszy. Wcześniej piękna dusza miała swoje wyznanie, potem było wyznanie człowieka czynu i teraz Hegel jest tym, który odpowiada na wyzwanie człowieka czynu. To jest moment, kiedy on się w technologii ducha pojawia i pierwsze zdanie, które Hegel powiada, Hegel jako Hegel, to jest rany ducha goją się i pozostawiają po sobie blizny. To jest jedyne, co Hegel w tej książce napisał, powiedziałem mu od siebie samego. Bo jeśli chcemy to tak bardzo ukontekstować, rzeczywiście, to jest moment, w którym Hegel opisuje, że Niemcy milczą. I nagle pojawia się wśród Niemców jeden, który słyszy wezwanie bohatera i odpowiada na nie. Odpowiadanie fenomenologiem ducha. To jest ta jego odpowiedź. Prezentuje ci książkę, w której uznaje ciebie i twoje bohaterstwo. Taką historiozoficzną książkę, która modeluje naszą wizję świata, tak, że ty jesteś super koleś. Wystarczy tylko, że ty przyjedziesz do nas i powiesz. A wy, Niemcy, jesteście od tej pory częścią Imperium Europejskiego i no jest git, jedziemy dalej. To jest kowal. Nic się takiego ostatecznie nie wydarzyło, ale Hegel może pisze coś takiego, że no tak, ja piszę książkę do przeciwnika naszego kraju, do zdrajcy. No, znaczy do zdrajcy, no do. Każdy, kto pochwala Napoleona, jest w jakiś sposób zdrajcą w sprawie niemieckiej.
mówię, ale ty się chyba nie przejmuj. Jeszcze mu się chyba nie przejmuj. Ty może myślisz, że twoi koledzy będą cię nazywać zdrajcą, będziesz miał problemy. Nie przejmuj się, rany ducha się goją. Wszyscy zapomną o tym, że się tutaj jak zawalica, nie powiem co, bo to wulgaryzm jest, z rozmowy w katedrze. No, ty się tu sprzedałeś na no, ale oni zapomną. Bo to nie są ważne rzeczy. Ty Bo jest tyle myślisz? hałasu, tyle jednostkowej szumu, że to. I korzystaj, żeby przeczytać taką figurę trochę z sądu dziejowego, że tym, co sprawia, że ten biznes się właśnie zagoją, to jest to, że jakby, i tutaj on pisze o tym w ten sposób, że wszelkie działanie jest egoistyczne i zbrodnicze, zdaniem Korzewa, i tak jakby postrzegają go właśnie działania Napoleona, postrzegają Fichte, Kant i romantycy, dopóki się nie powiedzie. A Napoleonowi się powiodło i to powodzenie tego działania właśnie jest tym, co sprawia, że te rany się wygoją. Po prostu, bo się udało. I dlatego, Tylko jest pytanie, czy naprawdę mu się powiodło, czy trzeba było takiej i to jest oczywiście perspektywy, w pytanie, której się to powodzi. kto jest, ja sobie zawsze taki stawiam pytanie, kto wyznacza kryteria tego powodzenia, tak? To Korzew stwierdza, że Napoleonowi się powiodło. No, idąc bez wymiaru z samym Napoleonem, być może Hegel też uważa, że no, powiodło mu się w tym projekt modernizacji, nowoczesna reorganizacja Niemiec się powiodła. Na etapie. Potem została wstrzymana w 1815 roku, chociaż dla Hegla nie do końca. Właśnie on jakby tak silnie wierzył w ten projekt modernizacyjny, że uważał, że nie da się już go odwrócić. Więc dla niego rzeczywiście ta napoleońska reorganizacja Niemiec i modernizacja są jakby w sensie już czymś nieodwracalnym. Tak? Już jakby to jest zdobycz, która została jakby trwale wpisana tkankę społeczną, która opinię. No, jeszcze jedna rzecz a propos tej metafory. To, że duch nie ma ran i one się goją, nie znaczy, że duch jest bezkształtnym blobem. To jest po prostu taka homogeniczna masa, w której nie da się dokonać żadnego rozróżnienia. Po prostu nie ma blizn, bo nie cierpi. Dlaczego nie cierpi? Ponieważ opanowuje jednostkowość. Moment jednostkowy jest dla niego momentem opanowanym. Cokolwiek by to nie znaczyło. Już Dobrze. popłynieć już do. Urzeczywistniająca jaźń, forma jej działania jest tylko pewnym momentem całości. I tak samo, tylko pewnym momentem jest wiedza określająca za pomocą sądu i ustalająca różnicę między jednostkową a ogólną stroną działania. Oba te momenty działania i oceniania są tylko momentami. Owa zła świadomość zakłada to wyzbywanie się, czyli zakłada siebie jako moment, zachęcona do tego przyznać się, czym jest w swym istnieniu przez oglądanie siebie samej w tej drugiej. Ale jak tej złej świadomości musi pęknąć jej jednostronne, nieuznane istnienie szczególnego bytu dla siebie, bo to bohaterowi pęka w końcu, że on jest taką bańką, taką leibnicjańską monadą, i nagle ma w sobie wszystko jest zamknięte, pęka i mówi: okej, ty i ja, mówmy do siebie. Ale ta druga mówi: nie, 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 ona jeszcze nie pękła, ona cały czas nie ma okien, i w końcu tej drugiej jej jednostronny, nieuznany sąd też musi pęknąć. Jak ta pierwsza przedstawia władzę ducha nad swoją rzeczywistością, tak ta druga jego władzę nad swoim określonym pojęciem. Czemu pęka ta druga strona? Skąd to pęknięcie się bierze? Wielokrotnie byliśmy świadkiem tego momentu, że no, pewne rzeczy dokodują się po prostu na zasadzie, słowo nie koincydencji, tylko jedno z ulubionych słów Žižka dotyczących tego, skąd się bierze to, co nowe w filozofii heglowskiej. Ten wątek obecnie jest już u Ippolita i Korzewa. Przypadkowość, tylko ładniej. Przygodność, ale na k. Kontyngencja. Kontyngencja. Szukają słowa do tego. A propos czego tego słowa szukają? Kontyngentne jest na pewno to, że to jest ta że tutaj A, pęknięcie. tak, to przyznanie się tej drugiej Tak, świadomości ona można pęka w sposób interpretować. przygodny. Albo też właśnie dlatego powiedziałem, że to jest interwencja Hegla, że pojawia się Hegel, który tak jak wcześniej było to my wyciągające świadomość upartą za uszy i kładące przed nią tą kartkę, że tu jest dzień, teraz jest dzień. Pokazujemy to w nocy. Tak samo teraz mamy to, znowu tą figurę takiego właśnie my, które choć może postaci Hegla, to, że on nie jest znany my, które właśnie rozpęka to nieczułe serce. Może w jakiś sposób fenomenologia ducha jest pomyślana jako właśnie coś, co ma pomóc rozpękać się niemieckiej opinii Funkcja publicznej. performatywna, że przeczytasz tą książkę i wtedy twoje nieczułe serce pęknie. I tutaj w tym fragmencie się rozpoznasz i zacznie się proces twojego. Tu jest zawał. To znaczy, to pierwsze nieczułe serce pęka.
i w swoim pękaniu ma pewną historię, w tym sensie nie jest kontyngentem. To pierwsze nieczułe serce, czyli to serce świadomości działające. Ono pęka i ona się przyznaje. Znaczy nieczułe serce, tylko upór działa, nazwijmy to jak. I to ta jej wewnętrzność pęka, ale ta druga, czyli właśnie nieczułe serce, czyli to prawdziwe nieczułe serce, ta zamkniętość tej świadomości oceniającej, no tu potrzeba jest tylko pstryknięcia. Ona, wszystko jest rozryfowane, ta struktura, ta przychodzi do niej, wszystko jest zrobione za nią, ona musi tylko powiedzieć temu tak. Bo ona w pewnym sensie nawet rozumie tą strukturę, rozumie, że ta świadomość teraz uważa, że ona dzięki temu, że rozpoznała swoją, że jest zła, to ona już jest taka sama jak ona, ale ona tego nie chce zrobić. I Hegel nie jest w stanie rozpisać takiej sytuacji, która by pokazywała, że z koniecznością musi to nastąpić. Nie jest w stanie wskazać historycznych determinant, które sprawiają, że takie coś się wydarzy. W tym sensie Hegel nie jest takim właśnie tym koniecznościowcem. On raczej doprowadza do pewnej sytuacji, pokazuje warunki możliwości zaistnienia pewnej rzeczy, ale to, że ta rzecz w tych warunkach zaistniała, no to już jest takie kantowskie istnienie, nie jest orzecznikiem. Nie, nie, właśnie, jest czymś przygodnym dla Hegla, zawsze. Tak. To, jakby to jest to, czy to się da istnieje, czy nie, to jakby już jest, nie wynika z, nie jest determinowany samym systemem. To jakby jest jeden z, myślę, z głównych błędów przypisanych Hegelowi, właśnie, że to jest taki pan determinista, który jakby wszystko jest zaprojektowane w logicznych strukturach i w nich zawiera się jakby realizacja. Nie, jakby najpierw Hegel mamy zawsze tą strukturę retroaktywną, że jakby coś zaistnieje w sposób zupełnie przygodny i dopiero potem zostanie wytworzona po wydarzeniu, post festum, zostaje właśnie, jak mówię o tej rewolucji francuskiej, wytworzona jakby logiczna struktura, która uprawomacnia i przewiduje w ogóle możliwość wydarzenia się tego, co się przypomina Minerwy, która zawsze i że filozofia nie może przewidywać przyszłości, filozofia zawsze musi opierać na to, co się przyszło. Ale to stawia przed filozofią problem taki, że na to pytanie, czemu pęka albo czemu nie pęka, czyli na pytanie, dlaczego istnieje raczej coś niż nic, bo to jest bardzo podobne pytanie. Czołowe pytanie metafizyczne. Czego coś się wydarzyło? Czego tu się coś wydarzyło? Mogło trwać w beznadziei, uporze swojej beznadziei i jeden by powiedział, uznaj mnie, a druga powiedziała, nie uznaję cię. Uznaj mnie, nie uznaj mnie. Tak jak dwóch panów mogło się zabijać, nawzajem. A nagle chyba mówi, coś się wydarzy. A to się rozumie na umów. To jest jego też ten słynny cytat, którego nie pamiętam. A że to się jakby dzieje bez przyczyny, bez powodu, tak? Dzieje się i tak jest. Nie trzeba teraz powiedzieć, co to zrobiło, co to zmieniło. To metafora rzeki, czy na korytarzu. To jest rzeka niewypełniona wodą i ona rozrysowuje wszelkie możliwe tory, jakimi popłynie rzeka, ale którymi torami ta rzeka finalnie popłynie, no to nie wiadomo. To tylko pasterz rzeki. Nie, jakiś. To w niewydanych pismach, zwanych niebieskich zeszytach. Heideggera, o rzece, o jeziorach jest głównie. No, jest o rzece przecież, wydają no, technikę, tak? To jest ten słynny o moście, most na Renie jest. Generalnie jak rozumiemy Helderlina i mitologię, rzeki to są istoty boskie. Tak, to jest. Przecież Niemcy są Niemcy jako narod są dziećmi Renu. Tak? Tak. No dobra. Ta druga świadomość wyrzeka się jednak dzielącej myśli i twardości trzymającego się mocno siebie bytu dla siebie, ponieważ faktycznie ogląda siebie samo w tej pierwszej. Pierwsza dzięki temu, że odrzuca swą rzeczywistość i staje się zniesioną tą oto, przedstawia się faktycznie jako to, co ogólne. Wycofuje się ze swej zewnętrznej rzeczywistości do siebie jako istoty. Świadomość ogólna rozpoznaje więc samą siebie. Tutaj jest bardziej opis tego, jak to już finalnie ma wyglądać, co przypomina, no jest po prostu powtórzeniem opisu uznania z dialektyki pana i niewoli tak naprawdę. Tak, bo tutaj chodzi... Tak. Wcześniej po stronie oświadczono po stronie świadomości. A teraz jak ktoś, piękna dusza, przełamuje się i uznaje tą jednostkowość, która jest obecna w bohaterze za jedyny nośnik, za jedyne rzeczywiste medium działania, czy też poetycznego działania, więc musi uznać, że ten bohater, mimo tego, że jest i działa, to pozostaje jednak w nią z równości, bo ten działający bohater, chociażby dlatego, że określa się jako zły, chociażby dlatego, że udaje, że jest dobry i że oddaje honory cnocie, chociażby jako uda, to uznaje ten podział dobra i zła, więc uznaje partycypowanie swoje w tym, co ogólne. I w końcu to przebaczenie, którego udziela pierwszej świadomości, jest rezygnacją z siebie, ze swej nierzeczywistej istoty, ponieważ zrównuje ona z tą swoją istotą, tamtą drugą,
która była rzeczywistym działaniem i tę, która zgodnie z określeniem na danym działaniu przez myślenie została nazwana złą, uznaje za dobrą. Albo raczej porzuca, to jest ważniejsze, albo raczej porzuca tę różnicę określonej myśli i swój istniejący dla siebie określający sąd, tak jak ta druga porzuciła istniejące dla siebie określanie postępu. Chodzi o to, że dzięki temu wybaczeniu i uznaniu swojej równości z tym bohaterem, ona nawet nie tyle uznaje, że ta, która myślała, że jest zła, jest dobra, co jak się poprawia Hegel, w ogóle porzuca tego typu rozróżnienie. Nie dlatego, żeby ono nie było funkcjonalne. Uznaje, można powiedzieć, jej funkcjonalność na pewnym poziomie moralnym, na poziomie funkcjonowania społeczności, ale na poziomie ducha, praktycznego ducha, to dobro i zło są bardzo, bardzo dalekimi echami możliwości, czy też niemożliwości chęci, czy też niechęci uznania drugiej osoby. Tyle. Nieuznawanie, świadome nieuznawanie, odmawianie uznawania kogoś za osobę, można by określić w tym kontekście jako coś na pewnym poziomie złe. Natomiast to wielkoduszne otwarcie się na inność, przyjmowanie, takie banały wychodzą z tego ostatecznie, takie budujące banały, wielkoduszne otwarcie się na inność, bez względu na to, jaki kształt ona by zawierała, uwzględniając zarówno jednostkowość, jak i ale chodzi o to, że to jest w sensie tutaj, dochodzi do głosu na całe chrześcijaństwo Hegla, tak? Po prostu, no, Hegel jest chrześcijanin, jest jakby... Ale z drugiej strony można też powiedzieć, że to, co robi Hegel, to próba zaświadczenia struktur chrześcijańskich i pokazanie, że tego samego typu myślenie da się uskuteczniać bez konieczności odwoływania. Zaraz zobaczymy. Ostatnie zdanie, no, ale dobra, bardziej problematyczne. Ale jak najbardziej chodziło o to, że ta idea przebaczenia jest tutaj oczywiście kluczowa też dla rozumu, dla... W ogóle myślę, to jest też co taką stanowi trochę, powiedziałbym właśnie chrześcijańską korektę tej moralności, tej wiesz, zatwardziałego właśnie nieczułego serca, czy tej zatwardziałej moralności, czy tego sumienia, właśnie w których nie ma tego ruchu, który jest kluczowy dla... Trochę kluczowe z dziedzictwem chrześcijaństwa zapoznanym przez ten kantowski moralizm i potem jakby przez romantyzm właśnie przebaczenia, tak? Że jakby tutaj, okej, okay, jakby, no dobra, jest ważne jest tam te wszystkie prawo i moralność, ale chodzi o to, że jednak kluczowe i to jest taki, powiem, bardzo Pawłowy moment, antynomistyczny, tak? Że to właśnie miłość i przebaczenie, o co tutaj chodzi? To jest jakby ta przykazanie miłości, to jest to co jest kluczową lekcją chrześcijaństwa dla Hegla i to jest ten moment jakby zerwania z tym żydowskim prawem, tak? Które, bo to widać w tych wcześniejszych tekstach o jakby duchu chrześcijaństwa i jego losie. Tam jakby ta tematyka jest rozwijała, gdzie Kant jakby rzeczywiście jest zestawiony trochę z judaizmem, prawda? Więc tutaj mamy ten, to co wnosi chrześcijaństwo, to właśnie to miłość, wyjście poza prawo, no i to w tym jest to przebaczenie, tak? To też jest ciekawe, bo tak jak zawsze wspominam kilka razy, teraz też go wspomnę, bo w pewnym sensie można tę książkę w ogóle czytać jako krytykę współczesnego Heglowi protestantyzmu, jako pewnej formy religijnej, w której wczesny duch chrześcijaństwa się wyrodził. To taki właśnie protestantyzm, który jest taki trochę już tępy, zaślepiony sobą, właśnie daleki od takich pierwotnych, pełnych wybaczenia i tego nawracania po prostu siebie i wewnętrznych rewolucji myślenia o ludzi. Co by wymagało oczywiście pewnego interpretowania protestantyzmu, no ale... Ale chodzi właśnie o to, że zostało z tym protestantyzmem, czy też w tym pietystycznym wydaniu, właśnie ten rygoryzm moralny, tak? Ta świadomość odmieniająca, to że jakby za każdym twój krok jest niezgodny jakby z przepisami religijnymi. Nie ma wybaczenia, nie ma takiej funkcji w ogóle, że można pobłażliwiec. To jest jakby ten... A to jest ten przyjemny kresie, to albo tak, albo nie, no. Tak, tak, nie, nie. Nie ma nic pomiędzy. To nie zostało zaproponowane. Finalnie, że to są tożsame rzeczy ze sobą. To znaczy, że no to jest tak jak ten Sense and Sensibilities. Nie Jane Austen, tylko nieważne. No, że jest performatywna funkcja języka, że mówienie jest Austen. Jane Austen. Nie, John Austen. John Austen. Jane Austen. No, nieważne. No nieważne. Chodzi o to, że tak. Wydaje mi się, że właśnie na tym polega tutaj ten myk, że on chce pokazać, że jak jedna tylko działa, naprawdę działa, zmienia rzeczywistość, a druga tylko mówi,
To ta, która tylko mówi, też działa. Co więcej, działa dosyć znacznie, bo jak się mówi, to też to znaczy, że publikuje, że przychodzą na wykłady, że to ma jakiś oddźwięk, a ta piękna dusza cały czas może udawać, że ona nic nie robi. Może ona w zasadzie nie angażuje się w ten, tylko z daleka ocenia. To, że to rozpoznanie musi wykonać po obu stronach. Czyli ta działająca musi, działająca jako pierwsze przyznaje, że mówienie tej oceniającej jest również działaniem. I to już dokonało się wcześniej. A teraz, co się stało, to jest to, że ta oceniająca też to przyznała, że jej gadanie, jej ocenianie jest również działaniem. Tak? Więc jakby to zawsze musi być, że z obu stron ten ruch pojednania się musi dokonać. Czyli ten ruch tożsamości działania i mówienia. Od strony działania i od strony mówienia. Tylko tak jak w miarę wiadomo, w jaki sposób podprowadzić świadomość działającą do tego, żeby rozpoznała siebie w tej oceniającej, tak Hegel nie zdradza do końca ostatecznie, jak to jest, że świadomość oceniająca pęka w sobie sama. I nie kończy jak Nowalis, umierając, tylko Czyli pisze absolutnie kolejny. bo to jest Hegel, no. On jakby jest. On jest pęknięciem. Fenomenologia ducha jest tym pęknięciem, można to traktować. Tym bardziej, że jeśli weźmiemy pod uwagę, jak to wygląda, to ten gest przebaczenia i ten finał tego fragmentu, ja nie wiem, czy o tym mówiłem, jest bardzo różny od tego, jak wyglądają finały innych fragmentów fenomenologii ducha. Nagle pojawiają się ze względów stylistycznych i może właśnie takich związanych z siłą wyrazu tego fragmentu jakieś dwie postaci, kiedy już wiemy, że nie ma dwóch postaci, która jedna mówi, druga słucha, potem tamta słucha i mówi, tylko są już tutaj bardzo mocno uspołecznione pewne masy, można powiedzieć, jakby kiedyś już wcześniej używał tego. Dobrze. Okay. Bardzo jasno rozpisane dwie postaci jego. No dobra. Nie, no właśnie mi chodzi o to, że nie powinno być dwóch postaci. Ale no jakby cały. No dobrze, ale. I też zazwyczaj musiał długo chodzić. Zazwyczaj jest tak, że konstruuje się pewną strukturę złej nieskończoności, pokazuje się, jak ta struktura cały czas działa i że ona sama z siebie nie jest w stanie nic zrobić. Przychodzi zewnętrzny czynnik, tak? A tutaj mamy do czynienia z taką sytuacją, że najpierw jednej pęka, samej z siebie, wewnątrz jej, na zasadzie jakiejś decyzji, a później drugiej, nie wiadomo skąd, też pęka. Czy to jest inne rozwiązanie niż No takie. No ale dobra, to pal sześć. dużo, no tak. Słowem pojednania jest duch istniejący, który czystą wiedzę o sobie samym jako istocie ogólnej ogląda w swoim przeciwieństwie, w czystej wiedzy o sobie jako absolutnie w sobie istniejącej jednostkowości. Wzajemne uznawanie, czym jest duch absolutny. Czyli pojednanie jednostkowości i ogólności. Teraz te dwie postacie, które będą, to będzie wyjaśnienie. To będzie teraz wyjaśnienie, to będzie jaźń jednostkowa i jaźń ogólna. To będzie to wielkie pojednanie, tak? Pamiętajmy, że kiedy mamy do czynienia z tą dialektyką kamerdynera i bohatera, z tym wybaczaniem, to ten bohater jest ujmowany bardzo konkretnie jako pewna jednostkowa jaźń, która działa w świecie. I ten opis przebaczenia jest tu konstruowany w taki sposób, jakby rzeczywiście to miało dojść do takiej sytuacji, w której ta jednostkowa osoba coś mówi i jakby to miało znaczenie, a właśnie rany ducha się goją, nie pozostawiając blizn. Jednostkowe czyny nie mają znaczenia w tym sensie. Nie mają historyczno-filozoficznego znaczenia. To, żeby, załóżmy, Napoleon wszedł na piramidę i powiedział: niech żyje Hegel! Czytajmy fenomenologię ducha, chociaż jeszcze nie była napisana, to by nic nie znaczyło. To znaczy, tak jak wcześniej było pokazywane, jak pewne zmiany społeczno-kulturowe były, dokonywały się w ramach pewnych długich procesów, w których zaangażowane były masy, tak tutaj też powinno to tak wyglądać. To wygląda trochę tak, jakby rzeczywiście chodziło o to, żeby jedna osoba, która coś czyni, coś powiedziała. Tak konstruowany jest tutaj ten wywód, a jest konstruowany po to, żeby domknąć właśnie tym napoleońsko-heglowskim akcentem. Moim zdaniem mocno na wyrost, ale też dlatego, że w pewnym sensie to się nie stało. Trzeba o tym pamiętać. To, o czym tutaj czytamy, Nie wydarzyło. to jest ten moment, w którym filozofia opisuje przyszłość, a miała tego nie robić. Korzec też tak może przytoczyć, bo dokładnie do tego się odnosi, mówiąc, że Hegel uznał Napoleona, bo to jest ten moment właśnie, czy piękna dusza, czy powiedzmy tak, ten uznał Napoleona, ale ten nie uznał Hegla. Tak? I to właśnie to jest to, co się potem wydarzyło, czyli Hegel jeszcze tutaj jakby on zaprojektował taki scenariusz, w którym, no to jest interakcja jako żywa, ale uważam, że ona ma trochę jakby, już mnie nawet przekonuje, że Hegel by tutaj zaprojektował taki scenariusz, taką furtkę, w której to jakby Napoleon go uznaje, przeczyta fenomenologię ducha i właśnie pisze jako żywa, zaprosi go do Paryża, Hegla, żeby był jakby tym, no tym po prostu platońskim filozofem, tak, żeby kierował tam tym ostatnim państwem. Napoleon będzie wojował, a Hegel będzie tworzył to hegemoniczne państwo.
Można powiedzieć, że ta często przywołana prawdziwa historia, nie legendarna, o tym, jak Hegel niosąc, czyli że Hegel spotkał Napoleona, który wjeżdżał do Jeny, to nie był przypadek. Ja myślę, że Hegel tam, wiesz, po skrypty, wszystko, co on napisał, wziął pod pachę i biegał po tej Jenie i No szukał, tak. gdzie ten Jest Napoleon. ten wspaniały jakby obraz, który pokazuje to spotkanie, które, do którego nie doszło, ale właśnie w tym spotkaniu dochodzi do czegoś, czego nie miało miejsca w faktyczności. Mianowicie wymieniają się spojrzeniami, czyli jeżeli chodzi o to Napoleon, właśnie uznaje tego Hegla, czyli realizuje to, o czym Hegel pisze w tym Nogi Ducha, co się nie zdarzyło, bo tam Hegel go zobaczył w tłumie, ale przecież ale Napoleon nie zwrócił uwagi na żadnego jakiegoś brzydkiego filozofa, który gdzieś tam się w tym tłumie obracał. Znaczy, Tak? oczywiście można powiedzieć, że faktyczny kształt rzeczywistości jest świadectwem pojednania się żywiołu niemieckiego i francuskiego. Cokolwiek miałoby to znaczyć w postaci nowego żywiołu europejskiego. Unia Europejska. Nie, Unia Europejska. To zresztą odpowiada kolejnej interpretacji korzewiańskiej, już późniejszej, kiedy już to Unię uznał Mamy za... duch absolutny, już przejdźmy. No dobrze. I to jest duch absolutny. Duch absolutny wstępuje w istnienie tylko na szczycie, na którym jego czysta wiedza o sobie samym jest przeciwieństwem i wymianą z sobą samym. Nie wiem, czy jest sens czytać ten wielki, długi fragment teraz. Nie, Chciałem tylko przeczytać ostatnie zdanie nie, może. może przecież jeszcze ten wyjaśnię. Gdyż przeciwieństwo... Obydwa te pewne, same siebie duchy. To już mi się wstajdę. Nawet nie masz tego... Tak. Oba te pewne samych siebie duchy, no te, które się właśnie poznają, nie mają żadnego innego celu poza swą czystą jaźnią. Żadnej innej realności, ani żadnego innego istnienia poza tą właśnie czystą jaźnią. Czysta jaźń to jest ta płynność. Ale są one jeszcze różne. Ta różność jest różnością absolutną, gdyż założona jest w tym elemencie ich czystego pojęcia. Mają się różnić i tyle. Jest to różność nie tylko dla nas, lecz także dla samych pojęć, które pozostają w tym przeciwieństwie. Chodzi to, że się o ogólność i jednostkowość. Tak, Tak. już na teraz przeszli na ten abstrakcyjny poziom, już nie mamy jakby tam bohatera i kamerdynera, tylko mamy ogólność i jednostkowość. To są teraz te dwie jaźnie, które występują w duchu absolutnym. Pojęcia te są bowiem wprawdzie pojęciami określonymi w stosunku do siebie nawzajem, ale zarazem są same w sobie ogólne. To też jest ważne, żeby pamiętać, że pojęcie jednostkowości jest też pojęciem ogólnym, bo jest pojęciem. Także na tym też Bo polega ten jesteśmy na wielki poziomie problem. pojęcia, to jest Tak. ta kwestia. Dlatego to są pojęcie jednostkowości jest pojęciem ogólnym, ale jaźń jest także jednostkowa i ogólna, czyli pojęcie ogólności jest też czymś jednostkowym, bo jest jaźniowe. A chodzi o to właśnie, że no nie, dobra, że to pojęcie jednostkowości albo chce być tylko ogólne, albo chce być tylko jednostkowe, a nie chce być jednostkowe i ogólne, a musi być, bo to jest zapośredniczenie. I jedziemy O tym dalej. będzie myślę. Tak, że wypełniają cały zakres jaźni i ta jaźń nie ma żadnej innej treści poza tą swoją określonością. Okay. Która ani nie wykracza swym zakresem poza jaźń, ani nie jest od niej węższa. Pojęcia są wprawdzie pojęciami określonymi w stosunku do siebie nawzajem, a zarazem są same w sobie ogólne, także wypełniają cały zakres jaźni i ta jaźń nie ma żadnej innej treści poza tą swoją określonością, która ani nie wykracza swym zakresem poza jaźń, ani nie jest od niej węższa. Jedna bowiem określoność, okej, no te pojęcia są po prostu nie wykraczają poza jaźń, ani nie jest tak, że zostawiają miejsce na coś innego, nie są też węższe niż. To po prostu tylko one. Tak. Określoność ogólności i określoność jednostkowości. I obie są tylko czystą wiedzą o sobie. Absolutna rozdzielność jednostkowości. Obie określoności są więc wiedzącymi, czystymi pojęciami, których określoność sama jest bezpośrednią wiedzą, czyli stosunek i przeciwieństwo tej określoności stanowi ja. Ok? Bo to są pojęcia, do których przypisana od razu jest wiedza o tym, czym są. To ich znaczenie. Więc tego typu pojęcia mogą istnieć tylko i wyłącznie w jaźni, czy w ja, czy też jako ja. W wyniku tego są one dla siebie nawzajem tymi bezwzględnie przeciwstawnymi określonościami. Jest to doskonała strona wewnętrzna, która w ten sposób stanęła naprzeciw siebie samej i wstąpiła w istnienie. No dobra. Stanowią one czystą wiedzę, która za sprawą tego przeciwieństwa założona jest jako świadomość, ale nie jest ona jeszcze samowiedzą. To urzeczywistnianie ma w ruchu owego... Ale nie jest ona jeszcze samowiedzą. To urzeczywistnienie, bo ona w ruchu owego przeciwieństwa. Gdyż przeciwieństwo to jest raczej nierozdzieloną ciągłością i równością ja równy ja. Więc przeciwieństwo jest ciągłością, indiskretne. I każde ja dla siebie właśnie w wyniku sprzeczności jego czystej ogólności, która zarazem opiera się jeszcze jego równości z drugim ja i oddziela się od niego, znosi siebie w sobie samym.
podkreśla przeciwieństwo i znosi przeciwieństwo. I ani w podkreślaniu, ani w jego niwelowaniu nie jest tym właściwym ja równe ja, ale w tym ruchu podkreślania przeciwieństwa i znoszenia przeciwieństwa, które jest już przeciwieństwem wewnętrznym dla tej świadomości ogólnej. Gdyż przeciwieństwo to jest raczej za sprawą tego wyzbycia się siebie, ta rozdwojona w swoim istnieniu wiedza powraca do jedności jaźni. Jest rzeczywistym ja, ogólną wiedzą o sobie samym w swoim absolutnym przeciwieństwie, w wiedzy istniejącej w sobie. Tu jest moim zdaniem bardzo duże założenie, które pozwala Hegelowi otworzyć się na kolejny rozdział, na religii. Tutaj już zakładamy, że istnieje coś takiego, jak ogólna wiedza o sobie samym w swoim absolutnym przeciwieństwie, w wiedzy istniejącej w sobie. Już zakłada się, że istnieje coś takiego, jak do tej pory, jak pojawiało się słowo wiedza, to zawsze zaraz pojawiała się jaźń, czy jaźniowość, coś podobnego do jaźniowości, jako ten medium, w którym wiedza się wydarza. Tutaj na przykład od razu mamy do czynienia z czymś takim, że pojawia się wiedza, ale nośnikiem tej wiedzy nie jest nic, bo to jest wiedza sama w sobie. Można powiedzieć, jest wiedza to taka sama o sobie w sobie. Tak. Jest to taka jakby ten ideał jaźniowości, właśnie uspirytualizowany, odcięty od cielesności i rzucony, można powiedzieć, w taką. To jest, myślimy się na to samo tak. Siebie. To właśnie nam powód tego Boga pogańskiego Arystotelesa. A ze względu na czystość swego odrębnego bytu w sobie jest sama doskonałą ogólnością. A wiedza o sobie samym w sobie samym, która nie uwzględnia tego, co jest nośnikiem tej wiedzy, koniecznym nośnikiem tej wiedzy, czyli jednostka. I teraz będziemy powoli zajmować się już nie tym, jak tą wiedzę zdobyła ta jednostka, jak się do niej dochrapała, jak pękała co i róż, żeby otworzyć się na nowe rzeczy. Teraz będziemy prezentować tak naprawdę tą wiedzę jako wiedzę w sobie. Pojednawcze tak, w którym oba ja odstępują od swego przeciwstawnego istnienia, jest istnieniem Ra, ja. Jest istnieniem Ra. Czas najwyższy na egipskie mądrości. Jest istnieniem ja rozszerzonego do dwoistości. Ja, które w tej dwoistości pozostaje sobie równe, a w swoim całkowitym wyzbyciu się siebie i w przeciwieństwie ma pewność samego siebie. Jest to przejawiający się Bóg w środku pomiędzy nimi. To znaczy pomiędzy tymi dwoma ja, które znają siebie jako czystą wiedzę. No więc to wzajemne uznanie się dwóch. No, bo tam jest. Nie wiem, nie wreszcie. Tak? Tak, tak. Nie, bo to jest tak, że no z jednej strony nie da się połączyć, no nie, no bo mamy tu jednostkowość i tu ogólność, to są dwa różne pojęcia. Z drugiej strony oba są pojęciami, więc przebywają w tej samej sferze, sferze rozumienia, rozumności. Dlatego da się połączyć tym, czyli to wywyższa, czyli właśnie przez samą rozumność, która wyznacza płaszczyznę, na której oba te pojęcia można porównywać. Ale nie chodzi o tą płaszczyznę wyższą, tylko chodzi o to, że w tej niemożności ich połączenia wytwarza się właśnie ta wyższa płaszczyzna. W tej niemożności wytwarza się właśnie sfera rozumienia tych tożsamości i nietożsamości tych dwóch pojęć. Dzięki temu, że zaczynamy dostrzegać, co je łączy, co je rozdziela, to tworzymy w duchu, czyli w rozumieniu, w myśleniu, pewną wspólną płaszczyznę dla czegoś, co do tej pory było zupełnie przeciwstawne. Tak? Mieliśmy pojęcia różne w dziejach, jak to pokazywał właśnie, w jaki sposób zupełnie nieprzystające do siebie pojęcia, właśnie na tej zasadzie, że nieustannie są ze sobą zderzane przez konieczność historyczna, w końcu finalnie wypracowują dla siebie takie medium, w którym są w stanie nie tyle się ze sobą zlać i utożsamić, co rozpoznać swoją jedność właśnie dzięki temu, że są w tym medium, że przynależą do tego samego. To jest ten częsty trik u Hegla, że jak mamy dwa nieprzystające do siebie pojęcia, to Hegel pokazuje, jak sam ruch nieprzystawania jest nową płaszczyzną, na których one się ze sobą jednoczą. Tak? Że żaden przykład mi nie przychodzi do głowy. No ale, no, bo, że były ciągłość i zerwanie naraz. Jak to jest możliwe? To było zerwanie naraz? No tak, właśnie. Tak pytanie zadałem. Okej.
Chodzi, Nierozdzielną no, ciągłością bo prawdy. wydaje mi się, na gruncie spekulatywnym, to jest to jakby taka jedna z jego podstawowych figur, tak, że pokazując, że tożsamość jest nietożsama, a nie tożsamość tożsama, właśnie, że tym, co jest warunkiem ciągłości, jest zerwanie tych figur. Czy one jakby są ciągłe przez to, że się zrywają, i przez to, że się zrywają, są ciągłe. No, to jest taka już natura jakby tych wszystkich figur dialektycznych. Do kogoś domu zapukam i go nie będzie. Nie, no, Ale właśnie, czy... chodzi o to właśnie, że próbuję zrobić coś, co jest niemożliwe na gruncie heglowskim, czyli znaleźć jakby rozsądkowy czy zdroworozsądkowy przykład obrazujący ruch spekulatywny, ruch pojęcia. Tak? Nie ma tam tego kogoś, tym bardziej doświadczam jego obecności. No tak, tym bardziej w sobie, w środku wiem, kim on jest, czego oczekuje, że właśnie nie ma tego, nie słyszę tego specyficznego kroku, który podchodzi. Nie słyszę tego konkretnego dźwięku zamku. Nawet na szeroka, tak, że to, że czegoś nie ma, jest jakby, co jest ten przykład, tak, pies Baskerville, prawda? To, że pies nie szczeka, jakby jest znaczące. Czyli jakby nieobecność jest jakby bardziej znacząca niż obecność. Ale kończy się to wszystko Bogiem. Bóg w tym rozumieniu jest świadomością ogólną, wytwarzającą się może nie tyle pomiędzy dwoma ludźmi. Nie chodzi o to, że jak tam, gdzie dwie osoby rozmawiają, tam wydarza się Bóg. Chociaż o to też Nie trochę tylko o to chodzi. mi chodzi. To też, ale że mam wrażenie, że też chodzi o to po prostu, że pojęcie ja, pojęcie jednostki ma charakter społeczny. To, że ma charakter społeczny jednostka, to samo w sobie jest Bogiem w pewnym sensie. Że boskość jest po prostu dzianiem się ogólności w świecie, który wydaje się absolutnie znominalizowany, czy rozbity na zupełnie pojedyncze, osobne atomy. No to jest w ogóle Aby duży, widzieć duży, duży ciągłość. problem, jak pojęcie Boga rozumieć. Tak? To już jest pewna interpretacja, idąca też taką, wydaje mi się, dość mocno ustalona w tradycji, no, że duchem, no, to jest to, co społeczne, więc w sensie Bogiem właśnie jest jak najbardziej, no, tym, można powiedzieć, że tym Bogiem jest to medium, w którym się te dwie jednostki spotkają, czyli ten język, tak? Czy język jakby Hegla jest rozumiany jednak w takim sensie jako to, co jakby jest też substancjalizowane, tak? Bo to jest jakby ten język, który spoiwo więzi społecznych, coś abstrakcyjnego, więc jakby to są te wszystkie znaczenia, które mi opalizuje ten Bóg, ale też jakby tutaj można w takim bardziej religijnym duchu czytać, jakby też taką możliwość jakby dopuszcza, i że chodzi właściwie tutaj Konkretnego, osobowego o Boga Boga, tak. chrześcijańskiego, tak? To on jakby się. Na... To nim się kończy duch i że duch jest Bogiem, i że taki, to też w tym znaczeniu, bo można by takiej interpretacji trochę znowu tutaj tego Korzewa przytoczę, bo to jest dla niego bardzo ważne, tej antropologicznej lekturze Hegla. Zasadniczo dla Hegla taką kluczową ideą właśnie jest to stawanie się człowieka Bogiem. I o ile na przykład właśnie ci romantycy jakby chcieli stać się Bogiem, czy romantyczny poeta chciał być właśnie Bogiem, no to właśnie był ten fragment, tak, że on ma tą moc twórczą w sobie, że jest Bogiem, ale nie wiedział, jak to zrobić, tak? Napoleon wiedział, jak to zrobić, no i dochodzi do pojednania właśnie tego, który jakby wie, jak zostać Bogiem, i tego, kto chce zostać Bogiem. To jak te dwie strony się spotkają, to w końcu mamy tego człowieka, który w pełni staje się Bogiem, świadomie staje się. Myślę, że w takim sensie można powiedzieć, że ci krytykopoeci romantyczni w pewnym sensie myśleli, że oni już są Bogiem, bo uświadomili sobie pewne struktury, które wywindowały ich samych w ich prywatnym życiu do tego, że mają świadomość tego, że są po prostu twórcami i równymi Bogu. Ale to pokazuje, że tak naprawdę no, to, co oni robią, to jest zasuszanie się w swojej pięknej duchostwie, bo Bogiem się człowiek staje w ramach historii, no, nie? Która go troszkę przekracza, a jednocześnie jest nim W samym. ramach tej wspólnoty, że chodzi o to, że jakby tylko tym Bogiem nie może być. O, to jest kolejna, bo błąd romantyków polegał też na tym, że oni jakby byli zamknięci w swojej własnej jaźni, czyli jakby ten Bóg, że jednostka chciała stać się Bogiem. Jakby mówi, że jednostka nie może stać się Bogiem. Bogiem może stać się tylko duch, czyli wspólnota, czyli tak naprawdę Duch Święty, no bo to bardziej No tak. o niego. W zasadzie tutaj lepiej byłoby, jak Hegel powiedział, że tym czymś jest Duch Święty. Nie byłoby, ale to jest oczywiście Bóg, tylko w trzeciej osobie, więc jakby, która dla Hegla jest najważniejsza. Nie, jak on tu pisał w 19 wieku, używam tego słowa duch, to narzucającą się interpretacją było to, że to jest święty. Myślę, że to było tak mocno zakodowane, że specjalnie też trochę na tym grano, nie, że... Na pewno. Tak, zaczyna od ducha, i jest tylko potwierdzenie, że ten duch absolutny to jest właśnie Bóg, czyli czyli Duch Święty, to są jakby dla niego chyba te pojęcia na tym gruncie jakoś tam tożsame.
A gdzie logiki mówisz, tak? U Hegla. No, tak by było, moim zdaniem. Znaczy, ja bym powiedział tak, to jeśli dobrze rozumiem pytanie, ja mam wrażenie, że to jest problem, jeśli dobrze rzeczywiście rozumiem, bo mam wrażenie, że dla Hegla najbardziej pierwotny jest pewien dynamizm, pewien ruch, pewna tam energeja arystotelesowska. I jeśli teraz i że taką naturę ma cała rzeczywistość, jest dynamiczna. Jeśli teraz się tej rzeczywistości przyglądamy, to przyglądamy się zawsze przez pryzmat rozsądku, czy tam tych kategorii, które ten świat zatrzymują. I kiedy on jest zatrzymany w swojej dynamice, to ten ruch pojawia się na zasadzie no, tych tam, czy tak mówiąc, no, na tych dwóch, w tych antynomiach się po prostu ujawnia. Czyli nie widzimy ruchu, jak zatrzymamy ten świat w tym takim historycznym zdjęciu, widzimy za to pewne sprzeczności. Sprzeczność to jest nic innego jak ruch zatrzymany. Nie? I w tym sensie każda sprzeczność zawiera mniej więcej tę samą strukturę, tak jak, ponieważ każda w pewnym sensie jest niczym innym jak pewną utreściowioną dynamiką świata, która zawsze jest więcej tak sama. I chodzi też o To to, ma że sens, w ogóle nie ma sensu. nie ma sens jak najbardziej, dlaczego treść nie ma w tym sensie znaczenia. Więc to konkretne utrościowienie tych dwóch sprzeczności, które przechodzą w siebie nawzajem, jest dla Hegla jakby czymś w pewnym sensie, no właśnie przygodnym, mniej istotnym, bo chodzi o to, że sama struktura rzeczywistości jest taka, że cokolwiek byśmy nie podstawili w tym miejscu, to będziemy mieli ten ruch przechodzenia sprzeczności w siebie. Faktyczne utreściowanie tych sprzeczności dokonuje się w ramach historii na przykład, ale jak one się utreściowają, to już jest istotne dla nas jednostek, ale dla samego utreściowania. Dlatego Hegel w nauce logiki to wszystko wyprowadza z jakby tej sprzeczności bytu i niczego. Tak? Jakby od tego zaczyna cały ten swój ruch rozwijać ruch innych kategorii. Więc skoro jakby, to jest taki ten trik Hegla, bo pokazuje, że na najbardziej ogólnym poziomie byt jest niczym, nic jest bytem, to tam nic przechodzi w byt, może nie jest właśnie, bo to chodzi o to, że to nie jest, tylko właśnie to przechodzi się czy staje się, to wszystko, cała rzeczywistość, którą obejmują te najbardziej ogólne pojęcia, będzie rządziła się tą samą logiką. No to jest dość prosty jakby zabieg, który on stosuje w nauce logiki, który pozwala właśnie mu odpowiedzieć na tego rodzaju pytanie, które ty postawiłeś. A jeśli chodzi o kwestię w ogóle tego podsumowania ducha i przejścia ducha w religię i też znaczenie Boga, no myślę, że temu 3 minuty. No, dlatego mam 3 minuty, to tylko zapowiedzieć to, że zajmiemy się tym po prostu na przyszłych zajęciach, gdzie jakby przyglądniemy się też trochę więcej, będziemy czytali wstęp do religii. Przeczytam może też jeszcze pozostałym wstępem, który jest streszczeniem, jak to u Hegla, takim abstrakcyjnym streszczeniem tego całego rozdziału, to przeczytam jeszcze religię naturalną. Zobaczymy, ile z niej uda nam się zrobić, ale celem byłoby to, żebyśmy się zastanowili właśnie nad duchem, nad przejściem w ogóle ducha do religii i nad tym, co w ogóle ten rozdział religii, to jak Hegel go w tym swoim wstępie definiuje, jaką on rolę pełni w fenomenologii ducha. Dlaczego i ostatnie pytanie, żebyśmy się wszyscy zastanowili, czego się książka teraz nie skończyła? No właśnie, to jest pytanie, które czytając rozdział religii, mam wrażenie, że wielu czytelników miało, o czym my tu jeszcze mówimy? Przecież się dokonało. Wielu zatrzymuje się w tym. Choćby tutaj, że tylko już zdradzę jednego z nich, którego tutaj też wiele razy się odwoływałem. I Politeus na przykład. Prawda, że fenomenologia ducha kończy się wraz z duchem, tak? Fenomenologia ducha, no to sam to jest właśnie pytanie a propos tego, czy utreściowienia antynomii są przygodne. Ja mam wrażenie, że Heglowi zależałoby na tym, żeby pokazać, że jednak nie. Że to nie, jednak nie jest tak, że sama historia to wszystko robi, tylko jest ten wielki rezerwuar treści. To jest treść niedobrze skonstruowana, wyobraźniowa, ale ona jakoś tam wisi sobie gdzieś w pozaczasie. Jest to treść religii chrześcijańskiej. I teraz ten wielki proces historyczny polega tylko na tym, żeby tak ociosywać te pojęcia, uderzać o siebie, aby one w końcu się tak wykształciły, żeby tą treść wyobrażeniową chrześcijaństwa ująć precyzyjnie. I tego dokonuje filozofia. I Hegel w tym sensie jest po prostu filozofem religijnym, który pokazuje, że historia jest niczym innym objawieniem pewnej. Piątym ewangelistą. Historia jest objawieniem religii, tak, czy praw religijnych. I objawieniem Boga.
państwo Powiem tak, że historia jest objawienie Boga w dzieje. samym. No ale to I da się, jakby da się, miał lepsze, miał gorsze próbowałem odbicie tej głosy. angielskiej, da się jakby tak go przeczytać. No i no, o tych rzeczach sobie porozmawiamy już na przyszłych zajęciach. Chcemy podkreślić raz jeszcze, można, filozofia religii Hegla jest pełna fantastycznych rzeczy, ale jest, chciałem tylko jedną... Nie, chodziło mi tylko o jedną prostą rzecz. Że jakkolwiek sama w sobie filozofia religii Hegla jest, wydaje mi się, nawet dużo prostsza, jest jednym z prostszych rozdziałów fenomenologii ducha. Wszystko jest jasne, czytelne, to jednak u swoich podstaw ona jest tak pełna sprzeczności, jej status tego rozdziału, czy też samej religii jest tak niejasny, że ona jest mimo wszystko pełna dziwnych, ciekawych, niejasnych, ambiwalentnych fragmentów. Dziękujemy bardzo.